to widać tłumy przyszły. Po prostu to mocno zainteresowanie takim ad hoc działaniem. Tutaj są tylko niegazowane. Nie, a nie, gazowane. Tak, ta niebieska jest gazowana. Nie. Gazowana, to ta pewnie jasne, tak. To jak nie gazowana. Wyższa klasowość jest gazowana. Zaczynamy październik takim mocnym krokiem, mocnym wydarzeniem. Jak Państwo wiedzą, w ubiegłym tygodniu we czwartek Senat przyjął ustawę o Narodowym Instytucie Wolności bez poprawek. Wcześniej Sejm uchwalił ustawę 15 września. Teraz czekamy na decyzję Pana Prezydenta. I to jest taki moment, kiedy wracamy mocniej, intensywniej do prac programowych, które zresztą cały czas się toczyły w tym roku, bo odbyło się szereg spotkań zespołu, który zajmuje się programem rządowym do spraw uniwersytetów ludowych w ramach edukacji obywatelskiej. To w tym zespole pracują właściwie głównie osoby, eksperci związane z tym ruchem uniwersytetów ludowych. Odbyło się kilka spotkań zespołu czwartego zespołu wolontariackiego. Program Korpusu Solidarności jest, projekt programu oczywiście jest mocno zaawansowany i na jesieni po jeszcze pewnie jednym spotkaniu zespołu ekspertów będziemy chcieli przedstawić szeroko organizacjom obywatelskim ten projekt w takiej postaci zoperacjonalizowanej i rozpocząć proces konsultacji przed przyjęciem tego programu. Od kilku miesięcy także pracuje grupa robocza zajmująca się systemem zlecania zadań publicznych. Też odbyło się kilka spotkań tej grupy roboczej. Ostatnio, w ubiegłym tygodniu bodajże, w kancelarii przez kilka godzin pracowała czwórka ekspertów nad tym systemem. Pewnie w październiku i w lutym będziemy chcieli
ruszyć z kolejnymi obszarami, tymi, które były sygnalizowane na konferencji w marcu 2016 roku. Kwestie pożytku publicznego, kwestie 1%, także i szereg innych. A dzisiaj wracamy do pracy w zespole pierwszym, zespole, który zajmuje się rozwojem instytucji dialogu obywatelskiego i chcielibyśmy porozmawiać na temat koncepcji, pomysłu, tworzenia czegoś, co roboczo nazwaliśmy sobie, ale być może także docelowo uda się tak ten pomysł skonstruować, Rady Dialogu Obywatelskiego, czyli instytucji mającej znacznie szerszy zakres, szerszy zasięg reprezentatywności sektora obywatelskiego i większy, głębszy zakres, jeśli chodzi o kompetencje w porównaniu do obecnie istniejącej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zaprosiliśmy dzisiaj troje prezenterów, pani Agnieszka Olender, partnerstwo 13 strategicznej mapy drogowej. To główna prezenterka. Chcielibyśmy, to zresztą jest warte podkreślenia tutaj na samym początku tej rozmowy, że te pomysły czy te działania w ramach przygotowywania elementów Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, które w jakikolwiek sposób można robić z wykorzystaniem pomysłów, które już powstały w trzecim sektorze, to będziemy chcieli właśnie w ten sposób realizować. Stąd też nasze zaproszenie skierowane do Partnerstwa 13 i stąd to dzisiejsze spotkanie. Pani Agnieszka Olender przedstawi pomysł na Radę Dialogu Obywatelskiego, który został wypracowany w Partnerstwie 13. Poproszę o swego rodzaju koreferaty do tej koncepcji pana profesora Wojciecha Misztala, profesora Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i pana Krzysztofa Balona, długoletniego wiceprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego, a następnie przejdziemy do dyskusji. Bardzo proszę, zacznijmy. Ta Rada Dialogu Obywatelskiego powinna być w swojej
w swoim statusie zbliżona do Rady Dialogu Społecznego. To znaczy, powinna być też uregulowana ustawą. Rozumiem, że to w tą stronę te ludzi się wyszło. Ale powinna w związku z tym mieć też jakiś sekretariat, jakieś swoje kierownictwo, jakieś takie instytucjonalne opracowanie, tak żeby mógł być realnym podmiotem, z którym będzie można kształtować i konsultować kierunki rozwoju i polityki klimatyczne. Jak mówię Państwu o tym, dodam tylko, że prezentacja jest króciutka, żeby się Państwo nie przyjmowali, dodam tylko trwało, ale w związku z tym, że często mówię o tym, że my żeśmy też nad tym dyskutowali, debatowali, tutaj Pan Dyrektor już wspomniał o partnerstwie tematycznym, które reprezentuję, to chciałabym tylko w dwóch zdaniach w ogóle wyjaśnić, czym jest to partnerstwo tematyczne, że wszyscy Państwo wiedzą. Partnerstwo zostało zainicjowane jesienią 2015 roku i tak naprawdę stanowi taki pomysł na realizację takiego dokumentu, który nazywamy Strategiczną Mapą Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego. Bardzo skomplikowana nazwa, zależała ona na tym, żeby to nie był typowy dokument strategiczny. W typowym dokumencie strategicznym są wskaźniki, monitoruje się to w trochę inny sposób. Natomiast ta mapa jest raczej takim pomysłem, takim zbiorem działań, które my jako organizacje pozarządowe moglibyśmy realizować na rzecz wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, a tak naprawdę na rzecz wzmocnienia Polski po prostu. I nad tą strategiczną mapą drogową, która ma taki roboczy tytuł Trzeci Sektor dla Polski, pracowaliśmy ponad 3 lata chyba, Tomku, ponad 3, tak bardzo oddolnie i muszę przyznać, że jest to pierwszy dokument, który dotyczy sektora pozarządowego w Polsce, który został wypracowany tylko i wyłącznie przez sektor. I w ramach tego dokumentu, tej mapy strategicznej, tych kierunków zostało wyodrębnionych 33, tworzyły się różne partnerstwa, czyli organizacje pozarządowe, które chciałyby coś w danym obszarze robić więcej niż tylko swoje typowo statutowe działania, mogły się łączyć. Partnerstwo tematyczne miało tytuł, numer 13 miało tytuł właśnie Działania na rzecz uczestnictwa obywateli w stanowieniu prawa i tworzeniu polityk publicznych, a także wzmocnienia roli organizacji w dialogu społecznym obywatelskim. W ramach tego partnerstwa zebrało się kilkanaście różnych organizacji pozarządowych, żeśmy się spotykali, zapraszaliśmy różnych ekspertów i wspólnie dyskutowaliśmy o tym, co zrobić, żeby tą rolę organizacji wzmocnić. I efekt tych naszych prac to właśnie ta koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego, którą żeśmy też poddali konsultacjom. Konsultacje ciągle są trudnym tematem i wiele także organizacji pozarządowych bardzo często już podczas jakiegoś spotkania wyraża swoje zdanie, ale trwają konsultacje, to zaproszenie do tego, żeby zabrać głos, nie jest łatwe. Dlatego te konsultacje u nas trwały dosyć długo, były całe wakacje, ale potem jesienią 2016, ale żeśmy starali się tą koncepcję przemycać na wszelkich różnych spotkaniach. Była prezentowana na konwencie wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego. W związku z tym rady działalności wojewódzkie też mogły zgłaszać sugestie i uwagi. Była taka akcja informacyjna, webinaria. No przede wszystkim przyznaję portal mgo.pl, ale też taka strona internetowa poświęcona tylko strategii i poszczególne strony internetowe wojewódzkich rad, które się też w to angażowały. Mam takie poczucie nieustającego niedosytu tych konsultacji, ale zakładam, że jednak tam, gdzie mogliśmy dotrzeć, to żeśmy dotarli. No i teraz krótko, co nam wyszło z tych naszych prac, długich dyskusji, tak naprawdę się wielu różnych powodów. Myśmy na jednym zresztą ze spotkań spotkali się także z tą Ogólnopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego i też żeśmy chwilę dyskutowali o tym pomyśle. To, co nam wyszło w istocie tej Rady Dialogu Obywatelskiego,
która jest w tej ostatecznej wersji, to takie ciało, które miałoby stać na straży przestrzegania dobra wspólnego i praw obywatelskich. Długo dyskutowaliśmy o tym, czym jest w ogóle dobro wspólne. W pewnym sensie nigdzie wprost nie prawnie zdefiniowane. Natomiast założyliśmy, że ono właśnie będzie w stanie zebrać wszystko, co dotyczy po prostu praw i obowiązków obywateli. Innymi słowy, to, co dotyka praw i obowiązków obywateli, powinno być przedmiotem dyskusji w Radzie Dialogu Obywatelskiego i że byłoby to takie miejsce, w którym mogłaby ze sobą rozmawiać ta strona rządowa z tą stroną reprezentującą społeczeństwo obywatelskie. I nie ukrywam, że to był największa trudność, jak wyłonić reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego. Dyskutowaliśmy też o tym, ja rozumiem, że sytuacja się zmieniła, szczególnie w kontekście wejścia w życie ustawy o Instytucie Wolności, natomiast w momencie, w którym my żeśmy pracowali nad Radą Dialogu Obywatelskiego, to jeszcze była dyskusja o tym, jaka będzie relacja do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z tego czasu były takie pomysły, żeby w ogóle Radę Działalności Pożytku Publicznego przekształcić w Radę Dialogu Obywatelskiego. I po długich dyskusjach naszym odczuciu, naszą rekomendacją było to, żeby jednak nie łączyć tych ciał, że Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna się zajmować przede wszystkim pożytkiem publicznym, a jednak jest to pojęcie węższe w naszym odczuciu niż to pojęcie dobra wspólnego i w ogóle szeroko praw i obowiązków obywateli. Ten pożytek publiczny jest w naszym rozumieniu związany z realizacją zadań publicznych zlecanych przez administrację organizacjom pozarządowym. I w tym kawałku Rada Działalności Pożytku Publicznego mogłaby dalej pracować. Mam zresztą poczucie, że tej pracy w tym aspekcie jest bardzo dużo. Co oznacza, podsumowując, że te punkty Rady Dialogu Obywatelskiego sprowadzałyby się do tego, żeby rozmawiać o prawach obywatelskich, o tym dobru wspólnym, z poszanowaniem zasady partnerstwa, partycypacji i solidarności społecznej, żeby to było realne wpływanie na kształtowanie polityki państwa w różnych obszarach i jako uzupełnienie tych dotychczasowych form, czyli Rady Dialogu Społecznego, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu i Komisji Wspólnej Rządu Episkopatu i tym podobnych. I tu jest trochę od razu odpowiedź na jedną z sugestii, która była zgłoszona w ramach konsultacji. Mianowicie my widzimy Radę Dialogu Obywatelskiego jako przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i rządu. Nie ma tu strony samorządowej. No, zakładamy, że taką przestrzenią, o ile widzimy zasadność takiego dialogu z samorządem, to zakładamy, że on swoją przestrzeń do dialogu z rządem ma w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a tu brakowało nam takiego podmiotu, w którym stawialibyśmy jednak na ten dialog rządu ze społeczeństwem obywatelskim i skład w związku z tym. Rząd i strona obywatelska. No i teraz ta strona obywatelska. To, co spędzało nam sen z powiek i tutaj ciągle tak naprawdę jesteśmy jakoś bardzo otwarci i do dzisiaj rozmawiamy o tym, czy ten pomysł to już jest skończony w naszych głowach i myślach, bo zależało nam na tym, żeby tą stronę obywatelską reprezentowały jednak osoby pochodzące z podmiotów, które mają jakąś strukturę. To znaczy, czy to są organizacje pozarządowe, rozmawialiśmy dużo o ruchach miejskich, które w tej chwili też się w różnych miejscach tworzą. Założyliśmy, że jeżeli coś ma już jakąś strukturę i wybieralne władze, to mogłoby mieć swoją reprezentację w Radzie Dialogu Obywatelskiego. Natomiast ruch, który nie ma struktury i nie ma władz, wydaje nam się, że jednak dalej jest tylko ruchem i może być reprezentowany przez inne podmioty. W związku z tym zorganizowaliśmy tutaj trzy takie grupy. Pierwsza to są ogólnopolskie organizacje pozarządowe, spełniające kryterium reprezentatywności, zaraz o tym powiem, czyli duże organizacje, duże federacje ogólnopolskie. Druga grupa to są przedstawiciele wybierani z regionu dla zapewnienia reprezentatywności regionalnej, bo założyliśmy, że może się zdarzyć, że będą regiony, które mogą
nie znaleźć swoich reprezentantów w tej pierwszej grupie, nie są zrzeszone w ogóle w polskich federacjach, więc ta reprezentacja regionów wydawała nam się ważna. I trzecia grupa to takie specyficzne obszary, czy zakładamy, że istnieją takie obszary funkcjonowania ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, które z klucza tego pierwszego i drugiego mogą się nie znaleźć, to ich obecność w Radzie Dialogu Obywatelskiego jest ważna. Jeżeli chodzi o te ogólnopolskie federacje, a ich jest tak naprawdę też dużo, to kryterium, które żeśmy przyjęli, to że powinny być to organizacje, takie porozumienia czy związki stowarzyszeń, które działają na terenie całej Polski, przynajmniej w połowie województw, to on dla nas oznaczało terenie całej Polski, działają od co najmniej 3 lat, żeby to nie były trwały, tworzone tylko na potrzeby wejścia w skład Rady Dialogu Obywatelskiego, wnioskujące się też takie rzeczy dzieją, i zrzeszają ponad 300 tysięcy osób fizycznych lub ponad 100 osób prawnych, czyli żeby to nie były małe federacje takie złożone z 5 czy 8 organizacji, ale nie ukrywam, że to jest ten kawałek, nad którym myśmy bardzo długo dyskutowali i tutaj no i tutaj jeszcze gdzieś ileś pytań w głowie w tym aspekcie jest. Ta grupa, o której wspomniałam, czyli przedstawiciele z regionów, uznaliśmy za właściwe, za w zasadzie takie też cenne, żeby wykorzystać Regionalne Rady Działalności i Pożytku Publicznego, które w tej chwili działają już we wszystkich województwach, i żeby to one zorganizowały wybory w swoich regionach. I żeby z tego klucza też przedstawiciele regionów weszli do Rady Dialogu Obywatelskiego. No i te specyficzne obszary to są te organizacje ważne z punktu widzenia celów funkcjonowania Rady, na przykład organizacje strażnicze, wychodzące z założenia, że są niezbędnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, te, które działają na rzecz jawności i przejrzystości, czy te, które bronią praw obywatelskich. To są takie organizacje, których nie jest dużo, które nie zawsze zrzeszają się w federacje, mogą nie być wybrane w regionach, działają centralnie, a ich udział w pracach Rady mógłby być ważny. No i te organizacje, których interesy mogłyby być niedoreprezentowane w wyniku wyborów. Są takie organizacje, które są małe, które mogą nie znaleźć siły przebicia także w wyborach. I zakładamy, że taka przestrzeń na te organizacje też się powinna znaleźć. I członkami Rady w tym naszym pomyśle mogłyby być też osoby fizyczne, to znaczy, że są takie osoby, które są bardzo zaangażowane w działania na rzecz interesu publicznego, takie działania prospołeczne i mogłyby być ważną, że mogłyby dużo wnieść do prac Rady, mogłyby być ważnym głosem, cennym, ale że ich liczba w tym pomyśle nie mogłaby przekroczyć 5, natomiast już na wniosek samej Rady można byłoby ich do Rady włączyć, a w pracach Rady mogły brać udział także przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskiego, Praw Dziecka czy innych podmiotów zgodnie z zakresem działania na zakończenie samej Rady Praw Obywatelskiego. I ostatnia w zasadzie informacja w związku z tą naszą koncepcją, z tym pomysłem. To zdajemy sobie sprawę z tego, że tak duża reprezentacja to oznacza bardzo dużą liczebność takiego ciała. W związku z tym na wzór też Rady Dialogu Społecznego, o czym wspomniałam na początku, zakładamy, że niezbędna byłaby jednak jakaś struktura tego ciała, typu prezydium, praca w grupach roboczych, ale też silny sekretariat, który zapewnia ciągłość pracy tej Rady i kontakt grup roboczych. I w zasadzie to tyle w pomyśle, ciągle jeszcze bardzo ogólnym, choć chciałam podkreślić, że moment, w którym jako środowisko jednak bardzo organizacji zarządowych udało nam się po kilkudziesięciu godzinach dyskusji dojść do takiej formuły tej koncepcji już wspólnie, był dla nas jakimś sukcesem i to jest pierwszy moment, w którym jako sektor możemy też się
możemy pokazać coś, co udało nam się jednak wspólnie wypracować i przedyskutować. O, no, tak. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na samym początku, ja nie mam żadnej prezentacji. Ile mam czasu? 15 minut. Dziękuję. Siadaj i włącz mikrofon, bo będzie ci lepiej słychać. Tak, będzie mnie lepiej słychać bez mikrofonu. Z mikrofonem usiąść, tak? To ja włączę. No więc postaram się. 15 minut. Przede wszystkim ja uczyłem się trochę na dialogu, trochę od Tomka, za co dziękuję. To jest mój przedmiot refleksji badawczej od iluś lat. Niecałe 10 lat temu miałem ten lokalny dialog obywatelski. Potem wyszła właśnie zmiana ustawy o pożytku i powołano wojewódzkie, gminne i powiatowe rady działalności pożytku, cały czas pożytku. Proszę Państwa. Jedna rzecz mnie tutaj w tym pomyśle uderza. Gdybym ja miał biegać za wątkami, któreście tutaj wysnuli, to bym padł. Raz jesteście daleko w przodzie, daleko z tyłu, raz w miejscu. Nie wiadomo, o co chodzi. Niepotrzebnie, moim zdaniem, się pomysłodawcy wzorują na strukturze Rady Dialogu Społecznego. Ja już mam sygnały, że te prace zostaną zablokowane ze strony związkowców. Bo po co Rada Dialogu Obywatelskiego, skoro jest społecznego i tam jest odpowiednie zapisy są już. O ile pamiętam, Kuba Wygnański kiedyś mówił, że ten pociąg tam uciekł i tak, prawda, i z tęsknotą patrzyliśmy, w końcu mamy swój pociąg, będziemy go pchać. Teraz proszę Państwa tak, albo kryterium będzie strukturalne, albo merytoryczne. To nie jest to samo, co związki zawodowe, które mają prościutką strukturę, która się bardzo łatwo przełoży, ta komisja trójstronna przełożyła się potem na ten dialog wewnętrzny, dwustronny, trójstronny. Niewielu tych partnerów, tak naprawdę liczba związkowców topnieje. Moim zdaniem organizacji jest chyba więcej, na pewno więcej niż związkowców w Polsce. Jak liczyć nie wiadomo zresztą z drugą stroną. Czy jest ich 120 tysięcy, czy 60 tysięcy, to zawsze będzie kłopot. Są te inne ustawy, które regulują oddzielnie, prawda, prawo łowieckie, związki wyznaniowe, samorząd. No, to też są, ale Straż Pożarna, to też są organizacje obywatelskie. Ja ze swojego doświadczenia zapomnę, jak pani referendarz mówiła, że no najgorzej to z takimi jak ja, bo nie umieją w KRS-ie wniosku wypełnić, a te straże pożarne to bardzo szybko to robią, nie to co my. No i wtedy byłem, no ideał, prawda, no to dla mnie był Straż Pożarna. Proszę Państwa, w związku z tym, albo kryterium będzie merytoryczne, nie strukturalne, czyli według obszarów problemowych. Na przykład wiem, że już akces do takiej rady by chcieli zgłosić niepełnosprawni. Po rozmowach w piątek w PFRON-ie słyszałem, że oni też chcieliby mieć tutaj kogoś stałego. Czyli macie Państwo różne obszary życia społecznego, prawda? Co jeszcze ciekawego? Ja tutaj popieram Tomka Szymanka propozycję, aby zdefiniować wreszcie pojęcie dobra wspólnego, że jest to Rzeczpospolita Polska. Wtedy pogodzimy wszystkich. Liberałowie wyraźnie mówią, że nie istnieje coś takiego jak dobro wspólne. I profesor Śpiewak przynajmniej 9 argumentów przeciwko istnieniu dobra wspólnego będzie wytacza. W związku z tym najłatwiej by było nas, czy ten cały ten ruch obywatelski, całą tę utopię społeczeństwa obywatelskiego w ten sposób pogodzić. I teraz pytanie, że jest to moja chatka z kraja. Ja nie jestem tu ani NGO-sowcem, ani administracją rządową. Czego wy chcecie nawzajem? Jak wy chcecie dialogować ze sobą? Czego chce trzeci sektor? Czego chce władza publiczna? Jak wy sobie wyobrażacie ten kształt dialogu? Czy ta rada ma stworzyć podstawy do dialogu i umożliwiać je wspólnie wszystkim? Strona administracyjna, ludzie ze strony administracyjnej mają, administracji publicznej mają ją ułatwiać poprzez dostęp do innych przedstawicieli administracji publicznej na wysokim szczeblu, stąd tu umocowanie w KPRM-ie, żeby to miało odpowiednią rangę. Ja wiem doskonale, że ta struktura zawsze jest hierarchiczna. I z drugiej strony trzeci sektor,
trzeci sektor, czy w ogóle społeczeństwo obywatelskie, które powinno by było umożliwiać, moim zdaniem, wszystkim ten dialog. Nie zgadzam się z tym, że ruchy społeczne mają być, no, przez Państwa troszeczkę są tutaj trochę po macoszemu traktowane. To jest jedno. One często bardzo są zalążkiem pewnych idei, pewnych nowych, pewnych rozwiązań instytucjonalnych. To są bardzo często obywatele, bardzo, zresztą są książki na ten temat, właśnie ludzi inspirowanych dokładnie ideą społeczeństwa obywatelskiego, którzy może się nie chcą zinstytucjonalizować, bo ale działają proobywatelsko. No, kolega wiecznie ma pomysły o tym, że to rezurrektywny charakter społeczeństwa, że prawda to ma tutaj, to będziesz pewnie o tym mówił, że nie zawsze ludzie chcą być, prawda? Stale członkami jakiejś organizacji pozarządowej. Ale działać można, bo to w sercu, bo to demokracja, bo to sfera publiczna. Inni mówią o tym, że już jest dialog publiczny, dialog obywatelski. I jeszcze jedna rzecz dla tej Rady. Dla mnie pilną potrzebą jest organizacja struktury dialogu obywatelskiego wewnętrznego, wewnątrz organizacji obywatelskich. Bo proszę Państwa, z całym szacunkiem dla organizacji obywatelskich, w porównaniu ze związkami zawodowymi, to dialog wewnętrzny jest, no, ma... To jesteście na początku drogi, jak były związki zawodowe. Oni się już nauczyli, no ale dlatego, że byli zinstytucjonalizowani, jakoś tam się dogadali bardziej. Organizacje ze względu na rozległość, liczbę i charakter problemów jeszcze się muszą tego w dużym stopniu i jeszcze długo uczyć, aczkolwiek to nie jest niemożliwe, wręcz odwrotnie. To też będzie sprzyjało i poprawie jakości kultury demokratycznej i politycznej w Polsce. To by było, i to stąd ten cel, jakim by była, jeszcze mam 5 minut, jakim by ta Rada mogła służyć. Problem reprezentatywności jest nie do rozwiązania, jest nierozwiązywalny. W związku z tym nie ma się co zastanawiać, tak jak w związkach zawodowych, nad tym, i tam oni ciągle zmniejszają tę liczbę, żeby tylko móc się utrzymać w strukturze. Natomiast tutaj, moim zdaniem, ten klucz merytoryczny, obszar, macie niepełnosprawnych, pomoc społeczną i tak dalej, watchdogi, ale macie i LGBT, i związki wyznaniowe, wszystko. I tymi dziedzinami, tymi obszarami trzeba byłoby się zacząć kierować. Mało, ludzie tu doproszeni, jaką mają rolę pełnić? Czy oni mają w imieniu dialogować? Właśnie, żeby nie, znowu ukłon w stronę Rady Dialogu Społecznego, bo tam wszyscy zawodowi związkowcy, właśnie działacze związkowi prowadzą ten dialog. Czy też tu osoby wyłonione, reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego mają mu umożliwić, jego członkom ten dialog umożliwić? Moim zdaniem to jest bardziej słuszna droga, czyli ja tak naprawdę szukam w tej chwili dzisiaj takiej kotwicy, takiej aksjologicznej kotwicy, którą byśmy się tutaj umocowali, wokół której byśmy potem krążyli, budując strukturę Rady Dialogu Obywatelskiego. Bo ona mi naprawdę leży na sercu i żeby nie było to tak, jak kiedyś musiałem powiedzieć po napisaniu książki, że na początku, no tak, jak u Staudingera, mistyk wystygł, a wynik cynik. Żeby tak nie było, prawda? I żeby to nie było, to mamy Radę Dialogu, Radę Pożytku Publicznego, zrobimy sobie Radę Dialogu Obywatelskiego. I żeby to nie było, proszę Państwa, jak z drugim małżeństwem. Przewaga optymizmu nad doświadczeniem. Że teraz zmieniliśmy nazwę, prawda? Zrobiliśmy strukturę, to teraz będzie lepiej. Żeby oby nie było gorzej. To by było, tego sobie życzymy wspólnie. Ja mam taką nadzieję. To już dziękuję bardzo. To na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję panu profesorowi. Chciał pan wypowiedzieć kilka uwag ogólnych, ale żeby nie powtarzać się, ze wszystkimi pana uwagami się zgadzam w całej rozciągłości. Ponieważ mamy tu małe grono, to pozwolę sobie być niedyplomatyczny w mojej wypowiedzi. Pozwolę sobie wprost nazwać kilka problemów, które z mojego punktu widzenia, bo już się odnoszę teraz do tej koncepcji przedstawionej przez partnerstwo. Oczywiście na początek trzeba zauważyć, że to jest, że jakby tego nie było, to byśmy nie mieli nad czym dyskutować. I to jest od
podstawowa zasługa i wydaje mi się, że nie dość chwalenia tego. To po pierwsze. Mam kilka punktów, postaram się maksimum 10, 15, może 15. Po pierwsze mam uwagi dotyczące przedłożonej koncepcji. Absolutnie się oczywiście zgadzam z diagnozą, że Rada Dialogu Społecznego nie wyczerpuje tego, co powinna wyczerpać. Chcę też na marginesie przypomnieć, że były próby od początku ustawienia tej Rady inaczej, z udziałem również trzeciego sektora, jak pan profesor słusznie zauważył, głównie związki zawodowe to wyblokowały i spodziewam się z ich strony dalszych działań tego rodzaju, również tak jak pan profesor, na arenie politycznej, ponieważ mam z tymi chłopcami stale do czynienia w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, gdzie jestem wiceprzewodniczącym sekcji zatrudnienie sprawy społecznej i obywatelskie, zajmujące się właśnie problematyką dialogu obywatelskiego i my zawsze mamy problem jako grupa trzecia, a właśnie inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego z tym, że tą instytucję próbują monopolizować związki zawodowe i pracodawcy. I tak to niestety wygląda. To jest, i wyobrażam sobie, że w Polsce będzie nie inaczej. Kolejne punkty. Państwo z jakimś takim tutaj dziwnym zacięciem uważacie, że to może być tylko organ dwustronny, organizacje pozarządowe, administracja rządowa. To jest dziwne. Ja próbowałem to uzasadnienie Państwa analizować, ale ono, przykro mi to powiedzieć, ma tautologiczny charakter. Jak to czytam, to jest bo tak. I nie wiadomo, dlaczego właściwie ma być tak. Co więcej, tam, gdzie Państwo piszecie o funkcjach Rady Dialogu Obywatelskiego, to zaprzeczacie sobie sami, ponieważ piszecie tam w podpunkcie trzecim regularny dialog obywatelski na wszystkich szczeblach administracji publicznej. Skoro tak, to dlaczego brakuje tu samorządu terytorialnego? Administracja publiczna na wszystkich szczeblach obejmuje zdecydowanie samorząd terytorialny. Absolutnie to uzasadnienie moim zdaniem nie ma się nijak do tego, przepraszam jeszcze raz, co Państwo chcecie tu udowodnić, że to powinno być tylko dialog dwustronny. Argument, że to ma być ćwiczenie tych obu stron, zanim się to rozszerzy, nie jest politycznie dobrym argumentem, bo tak mi się wydaje. Okej. Zwracam też trochę uwagę na anachroniczny język tego dokumentu. Na przykład tu jest mowa o projektach władzy. To trochę tak, jakbyśmy się cofnęli, tak jak pan profesor mówił, jakby to było 50 lat temu. Władza, opozycja, to nie ma być ten rodzaj dialogu, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze. Teraz tak, ale ja mówię tylko o rzeczach, z którymi się zgadzam, to w ogóle nie będę o czymś dyskutował. Państwo rozumiecie też pożytek publiczny jako zlecenie zadań publicznych przez administrację organizacjom pozarządowym. To piszecie o tym w drugim akapicie na drugiej stronie. Uważam, że to jest za wąska definicja pożytku publicznego i bym zdecydowanie mógł coś radzić, to bym... Dobrze. Jeśli chodzi o zakres prac Rady, Państwo ją definiujecie w funkcję Rady Dialogu Obywatelskiego w dwóch punktach. Pierwszy punkt przestrzeganie prawa, w tym praw obywatelskich. Drugi punkt zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem dobra wspólnego. Ja jeszcze do tego zakresu przejdę króciutko, ale uważam generalnie, że to jest dobry zalążek do jakby dalszej dyskusji. Drobna uwaga dotycząca reprezentatywności. Reprezentatywność w trzecim sektorze to jest kwadratura koła, ale jeżeli już ktoś próbuje coś w tej sprawie zrobić, to musi bardzo uważać na szczegóły. Jeśli na przykład Państwo uważacie, że powinny być organizacje tak zwane ogólnokrajowe federacje i tak dalej, piszecie Państwo, że zrzeszające ma 300 tysięcy osób fizycznych lub ponad 100 osób prawnych będących organizacjami pozarządowymi, to proponowałbym zrobić trochę analizy, może Państwo pewnie robiliście. Która organizacja ma ponad 300 tysięcy? Na przykład mój bratanek jest członkiem Rady Naczelnej ZHP i twierdzi, że ZHP ma 100 tysięcy. 92. Być może ZHP podaje inne dane, ja nie wiem, ale to trzeba by zweryfikować solidnie. I druga sprawa, ponad 100 osób prawnych będących organizacjami pozarządowymi. Tak, ale tylko jeżeli bierzemy pod uwagę pośrednie członkostwo też. Dlatego, że jeżeli Państwo weźmiecie pod uwagę wyłącznie bezpośrednie członkostwo, to prawdopodobnie będzie to jedna tylko organizacja, która się mieści w tej kategorii. Bo na przykład ta, z której ja pochodzę, ma 800 organizacji członkowskich, ale oni nie mają członkostwa na poziomie ogólnopolskim, tylko na poziomie regionalnych federacji, które są członkami i tak dalej. To trzeba zwrócić uwagę na takie drobiazgi też. Okej. Okay. I teraz tak.
konsultacje, które Państwo przeprowadziliście. Dwie rzeczy są uderzające. Po pierwsze, jakoś strasznie mała ilość uwag w tych konsultacjach, a dokładnie dwie. Po drugie, obie dotyczą wyłącznie składu. Nie ma żadnego odzewu w sprawie funkcji, pola działania itd. To jest ciekawy temat do refleksji, tak mi się wydaje. Po powiedzeniu tego, co powiedziałem, teraz jeszcze szybciutko tak. Pola dialogu obywatelskiego. Albo je można negatywnie definiować to pole, czyli to są wszystkie, wszystkie pola rozwoju społecznego poza klasycznym dialogiem społecznym pracodawca-pracobiorca, czyli można to negatywnie zdefiniować. Można pozytywnie. Pozytywnie to jest też bardzo trudne znowu, dlatego że dialog obywatelski żyje i on się zmienia. Po prostu to raz jest tak, a za chwilę może być inaczej. Ale moim zdaniem trzeba spróbować coś definiować. I żeby tutaj jakby pomóc, ja sobie wypisałem kilka punktów, które mogłyby być teraz, gdyby taka rada istniała, mogłyby być przedmiotem jej obrad. Obrad konkretny. Na przykład kredyty we frankach szwajcarskich. Tak? To jest sprawa konsumencka bardzo, w której się wszyscy krzyczą na różne strony, ale nie ma w tej sprawie zorganizowanego dialogu. Nie ma. Następna sprawa to jest działalność kornika w Puszczy Białowieskiej, tak? Że tak ten problem nazwę. I tam też ani z kornikiem nikt nie dyskutuje, ani z innymi nikt nie dyskutuje, ministrami i tak dalej, tylko wszyscy się żreją. Nie ma żadnego dialogu w sposób jakby zorganizowany, prowadzony. Na przykład otwieranie sklepów w niedzielę versus model życia rodzinnego. Tu się dyskutuje o wszystkich rzeczach, ale mało się dyskutuje o tym, co to znaczy dla rozwoju rodziny, czy w ogóle lokalnej społeczności, to bez przerwy otwarte w niedzielę sklepy. Tak? One pochłaniają energię i czas ludzi. Tak? Kolejna sprawa, długo ciągnąca się dyskusja o nieodpłatnej pomocy prawnej. To ma bardzo wiele wspólnego z koncepcją państwa prawa. I naprawdę koncepcja państwa prawa jest oczywiście niezwykle ważna, żeby władza sądownicza nie była zależna od żadnej innej. Zgadzam się z tym całkowicie, ale państwo prawa się buduje przede wszystkim od dołu. To polega na tym, że obywatele, no nie będę tego tłumaczył, każdy rozumie i szkoda czasu. Ale to jest na przykład też dla mnie taki temat. Dlatego też ja bym się wypowiadał, jeśli mówimy już o składzie koniecznie, to za zdecydowanie szerszym składem. Nie tylko rząd i organizacje, również prezydent, również samorząd terytorialny, zdecydowanie tak. Być może takie instytucje, być może Główny Urząd Statystyczny, jak Narodowy Bank Polski, jak różne inne, być może, to oczywiście rzecznicy wszyscy, to prawo obywatelskie, dziecka i tak dalej. Dalej, moim zdaniem, najpierw by trzeba było zdefiniować to, czym my się chcemy zająć w ramach tego dialogu obywatelskiego, to zdefiniować, dyskutować to przynajmniej, a potem dyskutować o składzie, a już na samym końcu o sposobie wyłaniania. Ja się zgadzam, że sposób wyłaniania jest bardzo ważny, ale w Państwa dokumencie on w ogóle jakąś centralną pozycję przybrał. Z tego punktu widzenia ten dokument jest jakby taki strasznie NGO-centryczny. On po prostu jest nie dialogowy, tylko jest tak jakby rzeczywiście były nieodrobione zadania domowe w sektorze, co ja mogę potwierdzić, że są nieodrobione. I jestem przyczyną, jedną z wielu przyczyn tego, że są nieodrobione, każdy z nas. Dobrze. Droga do powołania takiej rady. Albo to może być oczywiście akt normatywny od razu na dzień dobry, wydyskutowany i tak dalej, ale ja bym był osobiście zwolennikiem innej drogi. Ja bym był zwolennikiem drogi forów dyskusyjnych, seminariów, stworzenia najpierw ram do dyskusji i do próby dochodzenia do tego, w jakich polach mamy ten dialog i żebyśmy zobaczyli, kogo my tam mamy do dyskusji w tych płacach, żebyśmy nie powoływali czegoś, co na końcu się okaże być ciałem martwym, bo ludzie wprawdzie się będą czuli zaszczyceni, że są powołani, ale na tym się ich, że tak powiem, aktywność może skończyć. Czyli najpierw ten proces merytorycznego dochodzenia do pól działania, do sposobu funkcjonowania, a później akt normatywny jako ukoronowanie, zwieńczenie tego wszystkiego. Oczywiście zachęcenie kolegów ze związków zawodowych, żeby to uczestniczyli, pracodawców i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia moja uwaga jest taka, jakbyśmy już dyskutowali o finalnym produkcie, że tak powiem, to bym serdecznie zachęcał, żeby wtedy, żeby przedyskutować to z kolegami z Francji, z Iranu ekonomiczno-społeczno-ekologicznym. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest najbardziej dojrzały twór dialogu. Najbardziej krytykowany. Jest ogólny, zresztą tam jest jakby i Rada Dialogu Społecznego, i Rada Dialogu Obywatelskiego w jednym, tak? A po drugie dlatego, że Macron
zdecydowanie chce to reformować teraz. Uważa, że to źle działa i coś z tym trzeba zrobić. I oni teraz są w intensywnym dialogu z prezydentem Republiki, co tam ma być zrobione. I to jest dobry moment, żeby się wsłuchać w to, co się tam dzieje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za te trzy głosy. Powiedziałbym niezwykle wyraziste i bardzo dobrze, że tak zaczynamy od takich głosów wyrazistych. I zapraszam do rozmowy w takim razie, do dyskusji. Proszę. Dzień dobry, Tomasz Szmanek. Trochę mnie pan profesor tutaj wywołał. Kilka uwag takich też odnosząc się i do pana profesora, i do Krzysztofa. Związki zawodowe, oczywiście diagnoza trafna, więc tutaj tę barierę trzeba mieć na względzie, ale przypominam, że o dialogu decyduje go gospodarz, czyli rząd, a nie związki zawodowe, więc jeżeli będzie wola i decyzja po stronie rządu, to związki zawodowe nie powinny być w stanie tego zablokować. Teraz jeśli chodzi o tam jakby kompetencje, tak? Bo może tak z tej prezentacji Agnieszki to nie wynikło, ale ponieważ ja też miałem okazję uczestniczyć trochę w tworzeniu tego, zresztą tam było, jest cała masa wątpliwości, o czym Agnieszka zresztą też wspomniała, to ja rozumiem, że tu chodzi bardziej o kwestie uniwersalne. Znaczy ta Rada nie ma zastępować jakby dialogu branżowego, który się toczy na poziomie ministra rodziny, na poziomie ministra ochrony środowiska i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie być też czymś w rodzaju takiej ostatniej instancji, jeżeli okazuje się, że ten dialog branżowy szwankuje, nie dogadujemy się i tak dalej. Więc to. Ja wiem, że w praktyce to oczywiście trzeba to dookreślić, ale z założenia tak by to miało funkcjonować. I bardzo istotną funkcją też, i tu wracam do tego, o czym Wojciech powiedział, ma być właśnie stymulowanie tego dialogu wewnętrznego, tak? Bo to jest bardzo ważne. Tu jest sektor słaby, ale to bardziej nawet nie związki zawodowe, tylko przykład pracodawców pokazuje, jak kreatywna może być tu rola państwa, tak? Bo gdyby nie określenie ustawowe, którzy partnerzy po stronie organizacji pracodawców są partnerami reprezentatywnymi, mimo że i tak były różne tam jeszcze przygody z tym związane, ale to pozwoliło też, by krystalizować się tej reprezentacji i też prowadzić wewnętrzny dialog. Ta kwestia wyboru, może dlatego Krzysztof jest tak dużo o niej, zgadzam się, że tutaj jest trochę to nadreprezentowane, ale dlatego, że ona budziła najwięcej kontrowersji, tak? Również z tego powodu, żeby to nie było, jak ty użyłeś tego określenia, NGO-sowane zbytnio, tak? Bo generalnie tam gdzieś myśmy zapisali, że to powinna być rada, która reprezentuje zorganizowanych obywateli, niezależnie od tego, czy oni działają w strukturach sformalizowanych, czy w formie ruchów społecznych itd. Tylko pytanie oczywiście, jak do tego doprowadzić. To jest fizycznie niemożliwe, ale stąd tak dużo tutaj dyskusji było na ten temat. I oczywiście ta propozycja to nie jest propozycja jakby zamknięta i doskonała, ale pokazująca jakby kierunki myślenia o tym bardziej. Jak to zrobić. No i ostatnia kwestia, chyba najważniejsza. Tak, to jest świadoma decyzja, że my chcemy mieć swój pociąg, nawiązując do porównania pana profesora. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście na tym nie chcemy poprzestać, natomiast ten swój pociąg jest potrzebny, żebyśmy się trochę wzmocnili w stosunku do innych partnerów, takich jak związki zawodowe, jak organizacje pracodawców, jak samorządy terytorialne, jak Kościół, bo jakby te grupy interesów, tak, w tych kategoriach na to patrząc, mają te swoje pociągi od lat. I po pierwsze same się nauczyły, jak w tą grę się gra, po drugie stworzyły też takie poczucie w stosunku do rządu, że to jest jakby istotna grupa interesów. I właśnie dlatego to jest świadome myślenie. Chcemy mieć swój pociąg po to, żeby samemu się nauczyć, tak? Jak tym
pociągiem się zawiaduje, żeby się wzmocnić również w stosunku do innych partnerów, tak, do samorządów terytorialnych, do kościoła, do związków zawodowych i po to też, żeby wtedy móc dążyć w stronę tego dialogu wielostronnego, ale dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście my będziemy, mówiąc tak najkrócej, tak, jakby w podobnej sytuacji jak inni partnerzy, a nie jako ta biedna środka. Ja niestety przyznam, ponieważ miałem okazję też uczestniczyć jako obserwator ze strony tak zwanych organizacji pozarządowych i w Trójstronnej Komisji, i w Komisji Wspólnej Rząd-Samorząd, a nawet również w Komisji z Episkopatem, to wiem jak, że tak powiem, byliśmy traktowani i dlatego to jest, mówię, zupełnie świadoma od początku decyzja, że mimo, że chcielibyśmy dążyć do dialogu wielostronnego, to najpierw musimy ten swój pociąg mieć, rozpędzić go i dopiero później iść dalej. Dziękuję. Proszę bardzo. To ja jeszcze. Słuchać nie do tego? Bo wspierając tylko, w zasadzie wzmacniając tylko to, co powiedział Tomek, to rzeczywiście myślę sobie, że po prostu mniej w tym dokumencie podkreślaliśmy to, co wydawało nam się najmniej, albo to, do czego byliśmy najbardziej przekonani i do czego byliśmy zgodni, to znaczy sama istota funkcjonowania nie budziła takich kontrowersji jak ta reprezentatywność i stąd chciałam się odnieść też do tego, o czym Pan powiedział, Panie Profesorze, ta branżowość i też trochę się wytłumaczyć. Nie wszystko dało się w tej krótkiej prezentacji, ale tak naprawdę żeśmy też dotykali tego kawałka i tego aspektu w trakcie naprawdę wielu takich spotkań i już powiem skąd odejście od tylko branżowości. To jest doświadczenie Rad Działalności Pożytku Publicznego, gdzie okazało się, że branżowość z różnych powodów przestała być prawdziwa to złe słowo, ale wyszły dwie kwestie. Po pierwsze funkcjonalna, tych branżowości w tej chwili jest tak dużo, że zapewnienie pełnej branżowości, bo taki był pomysł przy funkcjonowaniu wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, czy powiatowych, czy gminnych, żeby byli tam przedstawiciele poszczególnych branż. Słucham? W ogólnopolskiej też. I się okazało, że po pierwsze tych branż w tej chwili jest już też tak dużo, że bardzo trudno było zdefiniować, o jakich branżach też mówimy. Po drugie okazało się, że coraz częściej organizacje, ale też ruchy działają w różnych branżach. To znaczy, że trudno jest tutaj się dodefiniować do jednej. I to doświadczenie z wyborów w Radach Działalności. W sferach pożytku. W tych sferach pożytku, tak. I że jakoś to nasze doświadczenie z tych wyborów, które towarzyszą do wyborów do Rad Działalności Pożytku, no staraliśmy się teraz pójść w trochę inną stronę. Korzystając z tamtego doświadczenia, mamy poczucie, że ono jest jednak też nieidealne. I że ten pomysł z jednak łączeniem merytoryczności z strukturami pewnymi wydawał nam się szansą na zmianę tej sytuacji. No. Tak, ja przepraszam, że jeszcze raz głos zabieram, ale tak trochę liczyłem na odpowiedź na to dręczące mnie pytanie o eliminację samorządu terytorialnego, dlatego że ja dalej tego nie rozumiem. Chciałem zadać pytanie wprost po prostu wobec tego, jak Państwo wyobrażacie sobie dialog o jakimś problemie społecznym bez udziału samorządu terytorialnego? Czy jak sobie to Państwo wyobrażacie? To ja sobie mogę wyobrazić, bo wszystko jest na świecie możliwe, ale jaki to ma sens? Ja wymieniłem przed tym kilka przykładów, które wydaje mi się dotyczą aktualnych debat społecznych i żaden z tych problemów nie jest do rozwiązania w dialogu między organizacjami a rządem. Wręcz, wręcz ryzykował, nie będąc prawnikiem konstytucji, zresztą preambuła konstytucji nie jest, jak wiadomo, normatywna, w sensie bezpośrednio wiążąca, ale jest wskazówką do interpretacji. Ja bym się zastanawiał, na ile taka koncepcja bez samorządu terytorialnego jest zgodna z zasadą pomocniczości, z zasadą subsydiarności, bo przecież to jakby eliminuje po stronie publicznej partnera, który ma bardzo, no, który powinien w tym być. Znaczy ja...
jeszcze na... jeszcze. Dobrze, ja tylko się chcę dołączyć. Proszę Państwa, kiedy były te konsultacje w sprawie tych wojewódzkich rad dialogu społecznego, tutaj w Warszawie zresztą jedna się odbyła, ja wtedy zresztą z poparciem miałem taką tezę, że właściwie dlaczego się umocowuje dialog społeczny przy marszałku województwa, skoro zaczyna się od centralnym, no to powinno być tym centralnym szczeblem. I proszę Państwa, ja myślę, że należałoby mieć to przełożenie w wymiarze lokalnym. Są wojewodowie, którzy są w stanie to stworzyć i niech sobie działają również na, powiedzmy, Rady Pożytku Publicznego Regionalne. Ale coś takiego na szczeblu wojewódzkim być powinno. To by naprawdę ułatwiło współpracę, koordynację tutaj z centrum. Nie zapominajcie o tym. Chodziło mi o tak. Czy dobrze zrozumiałam, że to jest pomysł na tworzenie takich rad dialogu obywatelskiego na poziomie też regionalnym? Tak. A, czyli niezależnie od rady wojewódzkiej, rady dialogu obywatelskiego na poziomie wojewódzkiego. Nie, bo tutaj byście mieli w kolejce, żeby nikt nie wychodził całą dobę w czasie. Mam takie wrażenie, że dyskusja się zawęziła do grona pierwszych prezenterów. Mamy już pierwsze głosy także spoza grupy prezenterów. Może rzeczywiście otwórzmy teraz dyskusję szerszą, a pewnie jeszcze do podsumowania, czy w podsumowaniu do głosów prezenterów wrócimy. Proszę bardzo, pan Witold Zakrzewski. Znaczy ja mam najpierw jedną rzecz czysto formalną. Jaki efekt ma być pracy tego zespołu na końcu? Dlatego, że mnie to interesuje, bo my sobie tutaj podyskutujemy, a później okaże się, że powstanie Komitet Pożytku Publicznego albo coś podobnego i tak naprawdę żadnego wpływu na to nie będziemy mieli. Więc chciałbym usłyszeć, jaki efekt pracy tego zespołu będzie i co z tym efektem pracy się stanie na końcu. To jest pierwsze pytanie do pana dyrektora. Sądzę, że warto by było wiedzieć na początku. Druga rzecz, wrócę do tego, co Krzysztof Balon powiedział. Na końcu Radzie Francuskiej i pomyśle prezydenta Macron na reformę. To jest też odpowiedź, o czym pewno Krzysztof wie, że to jest odpowiedź właśnie na głosy ruchów obywatelskich w tejże Radzie, że słaby głos w tej Radzie Ruchów Obywatelskich spowodował to, że do ekipy prezydenta Macron dotarła informacja, żeby to jakoś zreformować, żeby ten głos ruchów obywatelskich był silny. No bo o to tak naprawdę chodziło. Ta rada zresztą od lat jest krytykowana przez sektor pozarządowy i w ogóle ruchy obywatelskie we Francji. Stąd ta reforma, którą proponuje prezydent Macron. Zresztą prezydent Macron proponuje właśnie dialog z obywatelami na temat tego, w jaki sposób to zreformować. I to jest taka uwaga. I warto się uczyć tego, dlatego że ten dialog tam jednak jest z obywatelami. To nie jest obok obywateli, tylko z obywatelami. Ich efekt tego sądzę, że będzie taki, że pewne koncepcje wypracowane w dyskusji z obywatelami znajdą się w rozwiązaniach, które zaproponuje ekipa prezydenta Macron. A teraz wracając do koncepcji tutaj mapy drogowej, chciałbym usłyszeć odpowiedź na to, ile tak naprawdę organizacji było w tym partnerstwie, dlatego że mamy 120 tysięcy organizacji zarejestrowanych. Drugie tyle jest ruchów społecznych, które działają w oparciu o Konstytucję Rzeczypospolitej, bo zapominamy o tym, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej pozwala ludziom się zrzeszać, jednoczyć, prowadzić działania bez konieczności rejestracji. Bez konieczności rejestracji, więc tych ruchów jest trochę więcej społecznych. Tak? W związku z tym mnie interesuje koncepcja, w jakiej ilości organizacji ta koncepcja tej Rady Dialogu Obywatelskiego powstała. To taką odpowiedź chciałbym usłyszeć. A co do samej koncepcji wyboru jakby sektorowego i takiego wyboru na przykład federacji, no to taka liczba 100 podmiotów prawnych, które mogą mieć swojego przedstawiciela w takiej radzie,
no to jest taka dosyć odważna, dlatego że takich struktur federacyjnych jest dosyć mało. Jest dużo więcej struktur federacyjnych, która ma mniej organizacji w swoim. Więc trzeba by było się zastanowić, czy rzeczywiście te 100 podmiotów i czy rzeczywiście 100 podmiotów prawnych, dlatego że jeżeli mówimy o podmiotach prawnych, to muszą być to podmioty zarejestrowane. W związku z tym no, ograniczamy tą grupę organizacji, a raczej chodzi o to, żeby ten dialog z tymi podmiotami ruchów społecznych był dużo większy, więc no, trochę inny model bym wybrał, jeżeli już mówimy o federacjach. Ja bym odszedł od tego, czy federacje muszą mieć swojego przedstawiciela akurat w Radzie Dialogu, poddałbym to pod osąd 100-kilkudziesięciu organizacji zarejestrowanych i tyle samo ruchów, które wybierają. No można się oprzeć ewentualnie na strukturach wojewódzkich, czyli radach pożytku publicznego wojewódzkich i zobaczyć, jak w regionach będą wybierane organizacje do tego typu ciała. Dlatego, że po pierwsze 300 tysięcy członków, no to taka federacja, no to będzie jedna albo dwie, tak? I tutaj warto by było się nad tym zastanowić. Tym niemniej ja bym zaczął w ogóle pracę na temat Rady Dialogu Obywatelskiego nie od tego, jak ona ma wyglądać, ale od tego, czemu ma służyć ta Rada. Dlatego, że podstawową rzecz do czego, jakie ma mieć kompetencje, a dopiero później jaki skład ma mieć ta Rada, a nie na odwrót. Co więcej, należałoby wypracować jaką koncepcję dojścia do tego, w jaki sposób dojść do tego, które elementy są ważne i które elementy powinny w rozwiązaniu dotyczącym Rady Dialogu Obywatelskiego być zapisane i w jakiej formie, czy ustawowej, czy innej, bo pamiętajmy, że Rada Dialogu Społecznego jest również ciałem opisanym w Konstytucji, więc tutaj ma pewne elementy konstytucyjne, które pozwalają na działanie tego organu. Dziękuję. Państwu, Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Ja jestem społecznym doradcą prezydenta, jestem przedstawicielem prezydenta właśnie w Radzie Dialogu Społecznego. I przyznam się, że oprócz tego, że jakiś czas już gdzieś tam śledzę Państwa aktywność, to Państwa tu dyskusję bardzo mocno w tej chwili odnoszę do właśnie Rady Dialogu Społecznego. W tej chwili Rada Dialogu Społecznego jest na etapie rekonstrukcji swojej ustawy, ponieważ to było zapisane w ustawie właśnie, że do 24 miesięcy będą przedstawiane propozycje celem jakby udoskonalenia procesu dialogu społecznego. Ale na razie trwają te dyskusje. Generalnie to się między innymi opija o dyskusje z Ministerstwem Finansów, sferę niedofinansowania na przykład wojewódzkich rad dialogu społecznego i czekamy na decyzję w tej sprawie. Z takich rzeczy, które tutaj wyłowiłam, do których mogłabym, myślę, się odnieść, to jeśli chodzi o tutaj te dwukrotne chyba wypowiedzi, że związki zawodowe zablokują, wszystko się rozbije o kwestię kompetencji, rozdziału kompetencji między Radą Dialogu Społecznego a Radą Dialogu Obywatelskiego. To hasło, którym Państwo mówią, że Rada by zajmowała się rozwojem społeczno-gospodarczym, to jest bardzo szeroki obszar. Podobne kompetencje ma Rada Dialogu Społecznego i jako tak zwany zdystansowany obserwator prac w Radzie Dialogu Społecznego, mogę powiedzieć, że są zasypani ustawami, projektami rozporządzeń, projektami ustawami i mimo, że tak jak tu padło, związki zawodowe i organizacje pracodawców, którzy stanowią ten dwustronny dialog plus rząd, są strukturami mocno zorganizowanymi, również są wsparte odpowiednim finansowaniem, to jest bardzo ciężkie do przerobienia, do tego, żeby był efekt tego dialogu. Bo można się spotykać, ale z tego dialog staje się wtedy efektywny, jak jest jakiś efekt, czyli jakieś porozumienie, wspólne stanowisko, wspólnie przedstawiane.
Tutaj jest też ta dyskusja o tym ewentualnym partnerze w tej Radzie Dialogu Społecznego. Tu pojawia się wątek samorządu. Dwukrotnie w swojej pracy przy Radzie Dialogu Społecznego słyszałam takie opinie, że samorząd jest bardzo mocnym partnerem. Partnerem, któremu bardzo łatwo zdominować swoimi opiniami i swoimi interesami opinie innych. Mam takie potwierdzenie, bo też jestem na poziomie tam w Katowicach w komitecie monitorującym dla programu operacyjnego, regionalnego programu operacyjnego. I generalnie samorząd zawsze przegłosuje to, co, na czym mu zależy. Więc jeśli ta Rada Dialogu Społecznego ma na celu integrację wspólnych interesów trzeciego sektora i przedstawienie, mocniejsze przedstawianie opinii, poglądów trzeciego zorganizowanych obywateli, to samorząd ma już taką okazję, bo ma tą Komisję Wspólną Rządu Samorządu, ma też mocne struktury i kontakty lobbyingowe, bo proszę Państwa, no większość posłów pochodzi ze swoich regionów i oni mają tutaj taki dodatkowy motyw, takie dodatkowe kanały lobbyingowe. Więc ja osobiście wiadomo, że dialog na pewno byłby łatwiejszy, gdyby na przykład można było wspólnie jeszcze jakby z trzecim sektorem, mocniejsze stanowisko, jakby był trzeci element, czy trzecia noga, jakby to powiedzieć, do wypracowania, ale jeśli zaczynamy, czy jest to ten pierwszy etap, to może niekoniecznie. I z takich rzeczy, które na samym początku gdzieś sobie tutaj wynotowałam, czy zaznaczyłam, to po pierwsze to, co powiedziałam, kompetencje, to jest bardzo ważne. Jeśli kompetencje, to co konkretnego byście chciałaby Rada opiniować, albo do czego konkretnego by się chciała odnosić, zważywszy, że zakres branżowy tematyczny jest bardzo szeroki. Druga rzecz, finansowanie. Sprawne biuro Rady Dialogu Obywatelskiego to też jest pewien określony budżet. Rada Dialogu Społecznego ma taki budżet, a jednak mimo wszystko ono nie do końca wystarcza na sprawne zarządzanie czy jakby tą pracę na zapleczu Rady. No i kwestia reprezentacyjności. To, co tutaj też już padło, może nie padło, no na przykład i reprezentatywność organizacji pracodawców i reprezentatywność związku zawodowych jest potwierdzana sądownie. Więc tu ten mechanizm też ewentualnie by trzeba było potem rozważać, kto potwierdza tak naprawdę, że dana organizacja spełnia kryteria. Dziękuję. Proszę bardzo. Artur Kościański, Polska Akademia Nauk, Zakład Społeczeństwa Obywatelskiego. Tak, pierwsza rzecz to jest taka, która mi się do głowy, no to do głowy przychodzi, to oczywiście to jest piękna inicjatywa. Tak, Rada Dialogu Obywatelskiego, brzmi to naprawdę bardzo dobrze i takiej instytucji oczywiście brakuje i taką instytucję trzeba zbudować. I ja nie mówię bez powodu o instytucji. Jeżeli się buduje instytucję, to przede wszystkim trzeba bardzo dobrze wiedzieć, po pierwsze, jaka ma być struktura takiej instytucji, ale przede wszystkim również trzeba określić funkcję takiej instytucji. Mówi się tutaj o kompetencjach Rady. No, kompetencje Rady to jest kolejna rzecz, a ja widzę tylko jedną kompetencję takiej Rady, a mianowicie ona ma organizować dialog między obywatelami. To nieważne, czy znaczy między obywatelami, administracją i tak dalej. To są wszystko, ten dialog dotyczy obywateli i nic więcej. Przede wszystkim taką Radę należałoby budować rzeczywiście oddolnie, to tak jak widzę, profesor Misztar mówi, czyli budować ją po prostu od struktur lokalnych zacząć, bo tak naprawdę największe problemy takie właśnie dotyka, gdzie ten dialog obywatelski, gdzie jego potrzeba jest największa, to jest właśnie na poziomie lokalnym. Na poziomie małych społeczności lokalnych, które próbują porozumieć się w jakichś sprawach z administracją. To jest jakby chyba jeden z podstawowych i największych chyba
tutaj największych kompetencji, które powinno się tej Radzie przypisać. Przede wszystkim funkcje, jakie ta Rada powinna pełnić. Musimy się zastanowić, czy ona powinna pełnić jakieś funkcje strategiczne, czy właśnie jakieś funkcje takie bardzo praktyczne, które, o których się nie mówi tak naprawdę. Te funkcje praktyczne to jest tak, czy to ma być arbitraż, tak? To jest, trzeba się zastanowić. I kiedy ten arbitraż ma być, prawda? Lobbying, tak? Czy wreszcie, no to tak, no ale to tak jak, no to wszystko, no to wszystko właśnie, czy orzecznictwo, czy właśnie, czy budowanie właśnie, czy strategiczne myślenie w kierunku polityki, tak, czy tak, polityki obywatelskiej nawet. To jest jedna rzecz. No dużo padło słów o tym, prawda, że ta Rada ma stać na straży praw tam, obywatelskich i tak dalej. Nie, już jest jedno ciało, które stoi na straży, to jest Rzecznik Praw Obywatelskich i ta Rada w ogóle nie powinna wchodzić w kompetencje tego, no można powiedzieć, jednego z najbardziej istotnych, czy jednej z istotniejszych instytucji w naszym, prawda, państwie. Dla mnie jest to oczywiste. Ale właśnie branżowość, to nie chodzi o branżowość, proszę Państwa, to nie chodzi o to, żeby branże były reprezentowane, ale żeby problemy społeczne były reprezentowane, bo tak naprawdę o co chodzi w dialogu? W dialogu istotnie jest cel, tak? Musimy jakiś cel osiągnąć i wypracować jakieś wspólne stanowisko. Ono zawsze dotyczy jakiejś bardzo konkretnej sprawy. Branża tutaj nie pomogą, no bo cóż, prawda, no, branża to jest coś bardzo ogólnego. To potrzebne jest właśnie to, co właśnie kolega Wojciech Miszak powiedział, to jest właśnie najistotniejsze, zdefiniować te pola problemów społecznych i wokół tego budować radę. Czyli zacząć budować struktury lokalne, a ta administracja, ona sama się wyłoni. Między bajki bym wsadził tą kwestię tutaj reprezentacji, prawda, kto ma być tam reprezentowany, bo dla mnie też taka rada mogłaby się składać tak naprawdę z ekspertów, którzy by zasiedli i którzy by byli po prostu kompetentni w swoich dziedzinach. I to jest jak gdyby taki element, którego mi tutaj ja zabraknę. Na razie dziękuję. Ja przepraszam, ja tylko dodam, bo to chyba dobrze nie wybrzmiało. Ja też na początku chciałem wyraźnie powiedzieć, czy państwo, czy rada ma organizować czy prowadzić dialog. Bo to jest nie to samo dla mnie. To jest dla mnie fundamentalna właściwie w tej chwili kwestia do rozstrzygnięcia. Ja bym optował za tym, aby Rada organizowała dialog. Wiele kwestii momentalnie się tutaj zostanie rozstrzygniętych, ponieważ ci, którzy mają ochotę i parcie na władzę, nagle ustąpią, bo nie będą chcieli występować w roli tego no, takiego pracusia, który musi stronom umożliwiać ten dialog. Tak, ja bym jeszcze dodał tutaj do tego, że w takim kształcie, tak jak ja słuchałem prezentacji i komentarza, to raczej ta Rada przypomina taką konferencję organizacji pozarządowych, a nie tak naprawdę tą Radę, która ma ten dialog właśnie organizować. I tak naprawdę w takich sytuacjach, kiedy dialog się pojawia, dialog jest niczym innym jak cywilizowanym konfliktem, to kto ma dialogować? Czy to ma dialogować władza, czy tam obywatele? To i tak to wyłania się w taki bardzo naturalny sposób, przez praktykę tego dialogu. To wtedy się definiują strony. To jest zupełnie inny dialog niż dialog społeczny, tak? Gdzie są strony zdefiniowane jak gdyby od samego początku, że jest władza, pracodawcy, związki zawodowe, czy tak de facto pracownicy. Dziękuję. Ja może chciałam zacząć od sprawy konsultacji, bo wydaje mi się, że to jest troszkę dla mnie taki kluczowy punkt wyjścia, ich ogromnej słabości i wydaje mi się, że po prostu nie mamy poczucia, że one do czegoś prowadzą, że one są rzeczywiście skuteczne i słuchane i w związku z tym również tracimy taki głos suwerenny wypowiadania się we własnych sprawach. I tu chciałabym przejść właśnie do tych spraw, które poruszam zawsze, mianowicie spraw rodziny i głosu rodziny jako takiej. Przesłałam Państwu taki krótki tekst zarysowujący, jak wydaje mi się wygląda to w innych krajach.
I tutaj z jednej strony rodziny mają poczucie władztwa co do swoich problemów, a z drugiej strony są wspierane przez rządy poszczególnych krajów subwencjami i finansowaniem. Jeżeli odnosić się do Francji, to za stowarzyszeniami rodzinnymi idą subwencje za każdym członkiem i w związku z tym one są w stanie stworzyć wspólne biuro z dużą liczbą ekspertów, którzy mogą tworzyć opinię. Natomiast no, w Polsce żaden taki fenomen nie powstał. Na początku lat 90. owszem, były dość liczne stowarzyszenia rodzinne. Natomiast wydaje mi się, że powodem zaniku tych stowarzyszeń był problem samofinansowania się, niemożności utworzenia dużych struktur w tak dużym kraju jedynie ze pracą własną i pracą składkową. I tutaj jeszcze chciałam taki jeden problem poruszyć. Wydaje mi się, że stowarzyszenia pozarządowe są trochę formułowane w Polsce jako odrębne obiekty właściwie zarobkowania. I ten punkt, że pożytek publiczny ma funkcjonować w oparciu o zlecenia, jakoś potwierdza taką konstatację. Natomiast no, stowarzyszenia pozarządowe są emanacją opinii obywatelskich w różnych sektorach i nie tylko tworzeniem miejsc pracy. I tu widzę jakąś taką przyczynę niewydolności i słabości tego głosu obywatelskiego, no, również jednak niedofinansowanego ze strony rządowej. Wydaje mi się, że to też ma wpływ na koncepcję dobra wspólnego, ponieważ jeżeli komercjalizujemy właściwie większość przestrzeni, no to dobro wspólne zanika, a wydaje mi się, że społeczeństwo nie jest w stanie funkcjonować bez koncepcji pojęcia dobra wspólnego. No, stąd ten jakiś apel o wzmocnienie stowarzyszeń rodzinnych i pytanie, jak można do tego doprowadzić, żeby ten głos był ponownie jakoś, był szerzej podejmowany. I też myślę, że odmowa takiej podmiotowości głosu rodzin ma wpływ na cały dialog obywatelski. Ponieważ jeżeli tego w tym podstawowej komórce jakoś nie wprowadzamy i nie jesteśmy raczej poddani, dawani rodzicom pewnemu dyktatowi, nie wiem, szkoły, władz przedszkolnych i tak dalej, to ten głos w tym pierwszym jest zawiera, że tak powiem, i ma konsekwencje również w innych polach działalności obywatelskiej. Dziękuję. Ja także w tym nurcie pani Teresa Kobyla. Jedną z kwestii, że bardzo mnie ucieszyła, jak dzisiaj wreszcie znalazłem czas, żeby doczytać w pociągu tę koncepcję. Bardzo mnie ucieszyła to miejsce przewidziane w Radzie dla ruchów nieformalnych. Też jako Stowarzyszenie Chrześcijańskie Ruchowania też zajmujemy się sprawami rodziny i nawet byliśmy 3 lata temu głównym inicjatorem powołania takiej koalicji obywatelskiej dla rodziny, jako twór, który jednoczył w działaniach tych kwestiach rodzinnych organizacji, które już działają 20 lat, czy 25 lat, jak nasze stowarzyszenie, i takich organizacji, które działały 3 miesiące, 5 miesięcy albo rok dopiero, które 3 lata temu zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu w związku z działaniami wtedy różnymi, rządowymi i innymi, które się wielu rodzinom nie podobały. I rzeczywiście, jeśli się nie znajdzie jakiegoś ciała, które by w którym byłoby miejsce dla głos takich ruchów,
stowarzyszeń, organizacji czy inicjatyw okołorodzinnych lub innych także, które się pojawiają nie wiadomo skąd, albo nawet w takim czasie wiadomo skąd, z jakiego powodu, ale jako nowe, i jeśli nie będzie miejsca, gdzie można będzie tak jakby dokoptowywać do jakiejś rady naradczej przedstawicieli takich inicjatyw, to rzeczywiście to nie ma sensu pełnego naradzania się w sprawach społecznych. Więc to mnie bardzo ucieszyło, że to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że na podstawie doświadczeń także przy funkcjonowaniu stowarzyszenia, u nas organizacji jest 18 w całej Polsce, a w koalicji 42. Ale widzieliśmy, ile było problemów, żeby się porozumieć w podstawowych kwestiach. Więc myślę, że takie też oczekiwanie do tego, żeby oczekiwanie tego, żeby społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe i formalne, nieformalne, żeby miały jakieś wspólne stanowisko, w dużej mierze jest możliwe, ale w wielu kwestiach jest niemożliwe, ponieważ w przeciwieństwie do na przykład związków zawodowych, te oczekiwania są wielokrotnie sprzeczne. Więc problem jest taki, żeby właśnie podstawowy problem, to co już powiedziane, ja chcę potwierdzić ze swojego doświadczenia, że jest taki, jak zorganizować rozmowy wzajemne, nie? Które w dużej mierze będą się kończyć różnymi zdaniami. I żeby jedni i drudzy, mający różne zdania, widzieli siebie jako ważnego członka społeczności. Nasze podejście do kwestii rodziny i grup LGBT będzie całkowicie różne. My się będziemy wspierać cały czas. Dopóki jedna lub druga strona będzie istnieć, nie? Więc pewnie długo. Ale musimy jakoś współżyć z sobą w społeczeństwie obywatelskim i ktoś nam powinien pomóc rozmawiać z sobą. Więc to jest ta kwestia. I druga, jeszcze jedna. Myślę, że ja na kwestiach proceduralnych się mało znam. Te kwestie, które tu były poruszane na odnośnie funkcjonowania w państwie, tych różnych lat i tak dalej, to są w dużej mierze nowe rzeczy. Ale tak słuchając tego i myśląc na tą sprawą wcześniej, myślę, że taka rada może pomóc nam się zorganizować, nie? I rozmawiać. Nie? Więc to jest rzecz bardzo, bardzo fundamentalna. Nie? I rzeczywiście, jak słyszę o tym, o interesach samorządów, to rzeczywiście to może być niepokojące, żeby takie dołożenie czegoś, jakiegoś klocka, może ważne, wspólne dobro inne zniweczyć. Nie? Dziękuję. To ja szybciutko taki komentarz do tego, co Państwo żeście mówili. Absolutnie się podpisuję pod tym, co Pan na końcu powiedział. Właśnie to ma być między innymi funkcja tej Rady. I podpisuję się też absolutnie pod tym, co Pani Teresa powiedziała, bo rzeczywiście jest tak, że i sprzyja temu ustawa o działalności pożytku publicznego, ale od kilkunastu lat Państwo, i mówię i administracja rządowa, i samorządy, przede wszystkim realizują politykę współpracy z organizacjami jako realizatorem zadań publicznych, tak? Natomiast rzeczywiście ta funkcja, o której Pani powiedziała, istotna, czyli funkcja reprezentacji interesów, czy to członków organizacji, czy to osób, na rzecz których organizacje działają, no jest gdzieś w zaniku, tak? Czasami wręcz powiedziałbym, trudno ją pełnić jedną ręką, jeżeli drugą ręką bierze się pieniądze, tak, od państwa czy od samorządu. Więc to jest rzeczywiście ogromne wyzwanie, jak doprowadzić do tego, żeby tą drugą funkcję wyciągnąć, że tak powiem, na wierzch. Taka rada może temu sprzyjać. Krzysztof, samorząd. Oczywiście to trochę tak rozumiem prowokacyjnie, żeś to powiedział. Bardzo dziękuję Pani za te słowa, ale dla mnie sprawa jest oczywista. Tak? Oczywiście można prowadzić różne dialog w różnym modelu. Od lat u nas niestety jest taki model, można dyskutować dobry czy zły. Ja uważam, że zły, ale tak jest, że to jest dialog dwustronny. Rząd rozmawia z tym partnerem, rząd rozmawia z tym partnerem, z tym wysłuchuje różnych racji i w swojej mądrości podejmuje słuszne decyzje. Tak? I tak to jest. I ja mogę odwrócić pytanie, dlaczego w Komisji Wspólnej rząd, samorząd terytorialny, skoro samorząd terytorialny zgodnie z konstytucją to są mieszkańcy danej wspólnoty, dlaczego nie ma tam przedstawicieli tych mieszkańców, tylko są przedstawiciele władz wybranych przez tych mieszkańców, tak? Więc no,
dlatego nie naruszając, że tak powiem, tej struktury dialogu, ten dialog musi być w tej formule prowadzony. Natomiast ja się cieszę, bo nie usłyszałem nawet od Witka głosów, które by kwestionowały w ogóle ten pomysł. Natomiast to, co Państwo mówicie o tych różnych elementach, jak to zrobić, jak to zorganizować, jak wyłonić reprezentację, jakie to powinno mieć kompetencje i tak dalej, to oczywiście pokazuje, jak wiele, że tak powiem, jest wyzwań i zagrożeń i nikt jeszcze nie wymyślił jakby idealnej struktury, tak? Przygody dialogu w obszarze tak zwanych zorganizowanych stosunków pracy pokazują, że i poprzednie trójstronna komisja i wojewódzkie komisje dialogu społecznego i obecna Rada Dialogu Społecznego no nie są idealne, więc to jest są wyzwania, ale mówię, cieszę się, że nikt nie zakwestionował tego, że coś takiego powinno być. Ja bym się przede wszystkim umocnił w tym przekonaniu, że tak jest, odpowiadając po co. I dla mnie to, ta odpowiedź po co, to są dwie kwestie najważniejsze. Po pierwsze, i to jest trochę ta funkcja organizacyjna, czyli rzeczywiście po to, żeby organizować dialog wewnątrz społeczeństwa obywatelskiego. Właśnie po to, żeby była przestrzeń do tego, żeby organizacje reprezentujące różne światopoglądy mogły siadać, dogadywać się, a przynajmniej wymieniać informacje. Ale przede wszystkim nie ma co się oszukiwać. Głównym celem jest to, żeby wpływać na te decyzje, które podejmuje rząd. I to jest oczywiste, że tutaj nie wchodzimy też w kompetencje samorządów. Rozmawiamy z rządem w zakresie tych kompetencji, jakie rząd ma, co wcale nie przekreśla dialogu poziomego z samorządami. Tak? To w ogóle tego nie wyklucza. I ostatnia rzecz, tylko popieram tutaj Witka i bardzo bym chciał, żebyśmy wychodząc z tego spotkania to mieli ustalone, czyli jakby ustalone po co my jesteśmy jako ta grupa, do czego mamy doprowadzić, w jakim terminie i jaka jest nasza rola. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja tylko jedno zdanie. Bardzo dziękuję Tomku za zdanie o mądrości rządu szekarzy. Ja powiedziałem teoretycznie, jak to mówił. Okej, ja mam... przepraszam, mogę teraz? Tutaj. Ja mam kilka uwag o charakterze, pozwolę sobie nazwać tak porządkująco. Tak jest. Że po pierwsze, rozumiem, że to był retoryczny zapał kolegi Tomka, że zakwestionował to, że przedstawiciele samorządu terytorialnego są właśnie przedstawicielami mieszkańców, bo oni są wybierani w tą przez mieszkańców. Mieszkańcy mają też innych przedstawicieli. Nie mają innych przedstawicieli. W tym kontekście nie mają żadnych innych przedstawicieli i mogą potem sobie napluć w co chcą, że sobie takich wybrali. To są ich przedstawiciele i jak będziemy to kwestionować, to się możemy pożegnać w ogóle z koncepcją demokracji przedstawicielskiej, a ona póki co jest jednym być może złym ustrojem, ale najlepszym z najgorszych, że tak powiem, czy z możliwych. Ale nie chcę się pienić w tej sprawie, tak jak rzeczonkarze. Po drugie, ja nie do końca to cały czas rozumiem, również pani nie zrozumiałem. Na czym polega niebezpieczeństwo udziału przedstawicieli samorządu terytorialnego w dyskusji o rozwiązywaniu jakiegoś problemu społecznego. Dlatego, że my w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która istnieje już bardzo długo, od 2003 roku i w której rzeczywiście od kilku lat jestem współprzewodniczącym ze strony, znaczy wybranym przez stronę pozarządową, bo taka jest formuła. My mamy tam w tej chwili 5 przedstawicieli zrzeszeń samorządu terytorialnego. I w żaden sposób te osoby ani nie dominują, ani nie przeszkadzają, ani nie wprowadzają jakiegoś elementu dyktatury tam. Wręcz odwrotnie. Mamy wśród tych 5, to są przedstawiciele zrzeszeń samorządu terytorialnego i ja myślałem oczywiście o takich przedstawicielach w takiej Radzie Dialogu Obywatelskiego. Nie myślałem o to, że każdy samorząd, bo to nonsens by był, miałby tu być reprezentowany. Zasadniczy problem, który my mamy z mojego punktu widzenia polega na tym, że ci przedstawiciele nie mają zwyczaju konsultować tego, co w tej Radzie robią ze swoimi zrzeszeniami samorządu terytorialnego, tylko każdy z nich opowiada, co chce. I to jest główny problem. Drugi punkt w kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego. My nie możemy
tak jakbyśmy teraz od zera w ogóle startowali. To tak nie możemy tej dyskusji prowadzić. My mamy istniejące i w wielu przypadkach bardzo żywe regulacje w ustawie o działalności pożytku publicznego, zgodnie z którymi samorząd terytorialny opracowywuje plany współpracy z organizacjami pozarządowymi na swoim terenie. Te plany współpracy odbywają się również w formie dialogu na tym poziomie. Proszę bardzo, żebyśmy popatrzyli na to, co już jest. Nie prowadzili tej dyskusji jakby w ogóle od zera, bo to już w ogóle nie ma żadnego sensu. I trzecia, ostatnia uwaga w tym kontekście. Rada Działalności Pożytku Publicznego, czy chce tego, czy nie chce, jest organem dialogu obywatelskiego. Nie jest tak zdefiniowana, ale na jej terenie się odbywa dialog obywatelski. To polega na tym, żeby, bo Państwo nie wszyscy to rozumiem, to wiecie, polega na tym, że rząd, poszczególne ministerstwa przesyłają do tej rady wszystkie projekty aktów prawnych, które mogą mieć coś wspólnego ze społeczeństwem obywatelskim, z organizacjami itd., itd. I my wydajemy rocznie, zależy od roku, kilkadziesiąt opinii dotyczących tych aktów prawnych. Również mamy feedback. Śledzimy, co się z tym dzieje i rejestrujemy to, czy te opinie wywołały zmiany, czy nie wywołały. To jest bardzo porządnie robione wszystko. To nie jest jakiś chaos. Jedynym jakby mankamentem w cudzysłowie tej konstrukcji jest to, że organizacje pozarządowe z jakichś dziwnych powodów uważają, że Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna ich reprezentować ich interesy, co jest w ogóle nieprawdą. To nie jest reprezentacja interesów trzeciego sektora, to jest właśnie forum dialogu obywatelskiego. Co byśmy tu nie wymyślili, to bardzo Państwa proszę, żebyście zechcieli się pochylić nad tym, co robi Rada Działalności Pożytku Publicznego, jak to funkcjonuje i jakie są tam w praktyce problemy, zanim, że tak my będziemy dalej dyskutować, znaczy pracować. Dziękuję. Ja tylko chciałem jeszcze jedną rzecz uzupełnić, bo miałem na myśli, ale zapomniałem dodać, że ten wymóg liczbowy 300 tysięcy członków fizycznych to oczywiście według mnie też jest nieracjonalny, za duży próg, natomiast wymóg 100 organizacji członkowskich danego zrzeszenia czy federacji, żeby jakby z automatu wchodzić do rady, moim zdaniem wart jest rozważenia, bo we mnie taka myśl się zrodziła zaraz to, bo my, tam jest dobrze w tej małej organizacji, 18 organizacji jest łatwo kierować, znamy się i tak dalej, ale żeby uzyskać efekt większy naszych misji, naszych wyobrażeń na społeczeństwo, to trzeba się federalizować i trzeba szukać związku z innymi i to jest też potrzebne, żeby było więcej federacji, więc może więcej takich mniejszych organizacji zacznie myśleć o tym, żeby się zrzeszać w jeszcze większe. I to jest potrzebne. I mniejsze, i większe federacje, więcej federacji, żeby więcej obszarów życia było sfederalizowane. Więc to jest dobry zachęta też. Nie? Proszę Państwa, to jest taka prośba, właściwie postulat do zapisu, aby przyjąć w dalszych pracach nad kształtem Rady Dialogu Obywatelskiego pewien zapis, który w świadomości, powiedzmy, intelektualistów zachodnich, czy nawet może i społeczeństw zachodnich funkcjonuje, szczególnie przedstawicieli trzeciego sektora. Jest to tak zwana zasada samoograniczenia. Ona w polskich warunkach demokracji w ogóle nie chce występować, nikt o tym nie mówi, ale to do pełnego i lepszego funkcjonowania demokracji jest bardzo potrzebne, szczególnie w dialogu. Kiedy mamy tutaj wprowadzać poprzez dialog tę demokrację partycypacyjną, demokrację proceduralną, no to właśnie jednym z elementów tego, ta zasada samoograniczania się jest nam naprawdę bardzo potrzebna, bo inni bardzo daleko idą. Tutaj bez względu na to bardzo ładnie na OFIP-ie mówiła nie wprost może o tym profesor Łętowska. Jakie to daje potem pozytywne skutki. Dziękuję bardzo. Czy ja tutaj się odniosę do wypowiedzi pana Gazdy a propos tych 100 podmiotów, które by były w federacji? Otóż to prowadzi tak naprawdę do patologii, dlatego że w moim środowisku, w którym funkcjonuję, jest 97 organizacji. Jeżeli byśmy teraz chcieli zrobić tak, żeby jako federacja wystąpić do tego i mieć 100
organizacji. W tym to byśmy niektóre organizacje podzielili na podmioty prawne, które mają osobowość prawną i by wyszło sto kilkadziesiąt. No jeżeli mówimy o czymś rozsądnym, to nie twórzmy patologii. To jest patologia. Dlatego, że będzie się mnożyć po to, żeby uzyskać 100 podmiotów. No, nie tak się funkcjonuje w federacjach. Federacje służą po to, żeby ludzie w jakimś tam zakresie się federalizowali po to, żeby reprezentować siebie o szczebel wyżej, a nie żeby tworzyć koniecznie 100 podmiotową organizację. Ja nie myślałem tylko, żeby powiększać liczbę członków naszych, ale także, żeby się może sfederalizować z innymi dwoma, trzema federacjami jak my. W tym samym obszarze, więc to jest jeszcze wyższy poziom. Nie, nie, przepraszam. W moim akurat środowisku nie da się, dlatego że to środowisko jest dosyć hermetyczne, działa w określonej sferze, jest zapisane w prawie międzynarodowym i tutaj nie da się sfederalizować z jakąkolwiek inną federacją. Więc jeżeli byśmy chcieli mieć reprezentanta w takiej radzie, byśmy musieli stworzyć mocną patologię. Przepraszam, nie powinienem zabierać głosu, bo spóźniłem się na wstępną część, ale troszeczkę wpisując się w klimat tej dyskusji, na bazie czegoś, co przygotowałem już 2 lata temu, chciałbym zwrócić uwagę, że dialog obywatelski musi być budowany w Polsce w duchu solidarności. Powiedziałbym tak, tak jak dialog społeczny, w jaki sposób nawiązuje przynajmniej w tej sferze wartości do tej etyki solidarności, którą kiedyś tam na początku zdefiniował ksiądz Józef Tischner, to chciałbym powiedzieć, tak jak tam kwestia pracy była powiązana z prawdą, tak tutaj warto byłoby nakreślić to w kontekście dobra wspólnego. Tym dobrem wspólnym jest rozwój jednostki, rozwój rodziny, czyli idąc od podstawy samoorganizacji społeczeństwa, tej można powiedzieć naturalnej, potem jakoś kształtowanej dalej. Pragnę tutaj zauważyć, że odbudowując po okrągłym stole naszą rzeczywistość, mieliśmy autentycznie na samym początku z takim boomem, rozwojem organizacji rodzinnych. To znaczy wyłaniały się z TPD, z różnych organizacji i zajmowały się organizowaniem tej przestrzeni, w której nie dostawało państwu. Ja nie twierdzę, że organizacje pozarządowe mają zastępować czy też wypełniać pewne zadania publiczne, ale ta sfera podmiotowości społeczeństwa jest bardzo ważna. Stąd ten wniosek tutaj pani Teresy poparłem już w czerwcu ubiegłego roku. W tej chwili wczoraj przesłałem pani Teresie taki tekst, który wtedy sformułowałem takie 3 argumenty związane z tym, że czy rodzina, czy gospodarstwo domowe powinny być uwzględnione w tym polu dialogu obywatelskiego. I przyznam się, że kiedy na początku lat 90. wspólnie z Komisją wtedy Europejską i Europejskim Centrum Pracy Socjalnej w Wiedniu przeprowadziliśmy kilka konferencji, to gospodarstwo domowe było takim kluczowym elementem. Oczywiście w środku takiego trójkąta były organizacje społeczne, natomiast obok biznesu, państwa był ten sektor, można powiedzieć, gospodarstwa domowego. Dzisiaj przy polityce państwa widać, że upodmiotowienie rodzin poprzez czy 500+, czy inne działania, czy Mieszkanie Plus, ten element staje się pewnym elementem systemowym i to jest to, co w tym punkcie chciałbym podkreślić. Drugi taki punkt, który sformułowałem, to czy dialog społeczny powinien być poszerzony o dialog obywatelski, bo to się aż wtedy jak gdyby narzucało w tym, kiedy przez 2 lata tego dialogu społecznego nie było. Natomiast okazało się, że ruchy społeczne, różne działania oddolne sprawiły, że faktycznie ten dialog był. Dialog był autonomiczny, związki się dogadywały z pracodawcami.
i rząd tak naprawdę zszedł na ubocze. I tutaj powiem tak, że kiedy Lester Salomon na początku lat 90. zaczął formułować pewne diagnozy dotyczące sektora pozarządowego, jasno wskazał, że jest takich 6 przestrzeni kryzysowych tego sektora. I my je obserwujemy dzisiaj w Polsce. To jest, można powiedzieć, taki kryzys fiskalny, uzależnienie od środków podatkowych i można powiedzieć, że jeżeli my formułowaliśmy przy ustawie pożytku publicznego to dobro wspólne, to ono było dobrem pożytku publicznego i jak gdyby postawione po stronie właśnie samorządów, rządów, w świadczeniu pewnych zadań publicznych. Drugi kryzys to ekonomiczny. Zadania realizowane przez organizacje są łakomym kąskiem dla, wprost powiem, organizacji komercyjnych. I tutaj dochodzi do tragicznej walki. Na przykład usługi psychiatryczne potrafiła wygrać w Lublinie firma, która postawiła stawkę godzinową 3,5 zł. Tak? Gdzie no, już sama stawka była kuriozum. Natomiast za tym stały konkretne pieniądze, które potem można było manipulować. Trzecim kryzysem to jest kryzys efektywności, który ujawnia się w 3 obszarach. Programów społecznych i tutaj chodzi o zaangażowanie organizacji, nie przekłada się na zaangażowanie jej personelu w zmiany postaw społecznych. Na przykład w naszym województwie w poprzedniej perspektywie finansowania środki POKL-u realizowane w dużej mierze przez organizacje społeczne nie przeniosły się na żadne efekty zatrudnieniowe. To znaczy praktycznie nie zadziałały. Jeśli patrzeć na drugi element, to jest instytucjonalizacja, jest ona przeciwieństwem w wielu momentach wzajemnej pomocy, samopomocy. To, przyznam się, przyświecało mi na samym początku lat 90., kiedy budowaliśmy trzeci sektor, natomiast dzisiaj no, zeszło to na plan dalszy. Organizacje w wielu wypadkach stoją liderem, natomiast baza członkowska jest tutaj niewielka. I wreszcie społecznego uzasadnienia swojej działalności. I tutaj nie zgodzę się z tym, że mamy patrzeć tą liczbą czy podpisów, czy uważam, że tak jak przy inicjatywach legislacyjnych jest jakiś próg tej inicjatywy legislacyjnej, można byłoby ten próg tutaj wypracować. Natomiast uważam, że mandatem powinno być coś takiego, co przyświecało nam tutaj z Krzysiem Balonem, tworzenie pewnej reprezentacji na poziomie regionów i usytuowanie się, uwiarygodnienie na tym poziomie regionów. Ja uważam, że jeżeli już przejdę do takich kwestii, które tutaj już były dyskutowane, uważam, że Rada Dialogu Obywatelskiego powinna być w pionie administracji rządowej usytuowana przy wojewodzie i stanowić takie forum organizowania, które w jakiś sposób będzie przeciwwagą do rad działalności pożytku publicznego, które są radami w wielu wypadkach, patrząc od samego dołu, radami bezradnymi. To znaczy jest to w wielu wypadkach fikcja. Są to ciała zwoływane wtedy, kiedy do czegoś tego głosu potrzeba, natomiast jak gdyby działalność taka organizacyjna jest tych rad działalności pożytku publicznego niewielka. I trzecia kwestia to, czy dialog społeczny powinien być poszerzony o dialog obywatelski. Dlaczego to sformułowałem? Dlatego, że stało się źle z naszą ekonomią społeczną i uważam, że po pierwsze sektor pozarządowy pomimo różnych rzeczy nie stał się efektywnym pracodawcą. Jeżeli patrzymy może na poziomie Warszawy, dużych miast, to zatrudnienie, ale w dużej mierze śmieciowe jest widoczne w trzecim sektorze, to jeżeli patrzymy na te wskaźniki europejskie, gdzie to sięga prawie 10% zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, to my jesteśmy nie tylko daleko za średnią Unii Europejskiej, ale także jesteśmy daleko za Węgrami, za Czechami, Słowacją, czyli tymi państwami
I o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi o coś takiego, że może w Radzie Dialogu, ale stawiam to jako kwestię otwartą, należałoby włączyć ruch także spółdzielczy. To znaczy, tu już się coś dokonało, mianowicie ruch spółdzielni socjalnych został w sposób naturalny i tak powinno być przygarnięty do Krajowej Rady Spółdzielczości. Natomiast to, co dzieje się z samą spółdzielczością, ja to widzę na samym dole, gdzie ona do dzisiaj jest rozkradana. Na przykład jest likwidowana gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska, która prowadzi piekarnię, która zaopatrywała w chleb 1/5 Warszawy. To jest taka ostatnia gmina województwa lubelskiego, zaopatrywała w chleb bardzo dobrej jakości, gdzie komisaryczny zarząd nad tym, była restauracja, komisaryczny zarząd nad tą gminną spółdzielnią miał wójt. Wójt to zlikwidował, a potem zaprosił owesy do tworzenia spółdzielni socjalnej. Ja byłem takim troszeczkę przez przypadek, zjawiłem się tam i po prostu jak uznałem to jako kuriozum. Poza tym, że na przykład wcześniej restauracja zaopatrywała cateringowo, można powiedzieć, szkoły na tym terenie, dzisiaj do tej gminy lubelskiej jest dowożony catering z Garwolina, czyli z województwa mazowieckiego, gdzie wójt miał wszystkie elementy, a mój kolega tworzył spółdzielnię socjalną, bo wójt mu podrzucił, że jest sporo piekarzy i może by ich zatrudnić w spółdzielni socjalnej. Mówię o tym dlatego, że nasza spółdzielczość, ta przez duże S, jest ważnym elementem pewnych działań organizacyjnych i uważam, że Rada Dialogu Obywatelskiego powinna być po pierwsze forum spotkania tych trzech stron, czyli oprócz oczywiście rządu, który organizuje ten dialog w sensie pewnym prawnym, bo do tego potrzeba pewnych uregulowań legislacyjnych i też towarzyszy tym partnerom w dyskusji, w wypracowywaniu pewnych propozycji, ale też przekłada do opiniowania pewne swoje akty prawne. Natomiast ten dialog w tym forum powinien zmierzać do organizowania całej tej przestrzeni, którą określamy szeroko jako ekonomia społeczna, w której idziemy od gospodarstwa domowego poprzez struktury właśnie tej, można powiedzieć, spółdzielczości socjalnej czy obywatelskiej, różnie ją nazwiemy, po tą dużą spółdzielczość, a ona jest osadzona w kontekście samorządowym. I tak jak w pionie, można powiedzieć, ustawy o działalności pożytku publicznego jest mała szansa, żeby wejść w prawdziwy dialog z samorządami, tak tutaj w tym pionie można byłoby to dokonać. Dziękuję. To ja króciutko tylko jeszcze odniosę, muszę do Krzysztofa. Znaczy ja nie wiem, Krzysztofie, w których moich słowach odczytałeś to, że ja kwestionuję ustrojową rolę samorządu terytorialnego, albo że chcę wyrzucić ustawę o działalności pożytku publicznego. Absolutnie, trzeba korzystać z doświadczeń dobrych i złych, które są. Natomiast dla mnie istotne jest, i to też nazywam tym kształtowaniem się dialogu obywatelskiego, jest nauczenie się też dyskutowania wewnątrz sektora, wypracowywania wspólnych stanowisk, wspólnych obywatelskich stanowisk wobec władzy publicznej. I gdyby samorząd terytorialny w tym kraju był tylko reprezentacją obywateli, to może nawet bym, że tak powiem, uwzględnił twoje postulaty. Ale niestety ustrój tego państwa jest taki, że on jest jednocześnie władzą publiczną. I dla mnie to kompletnie nie ma sensu, żebym ja ustalał stanowisko wobec władzy publicznej z inną władzą publiczną. Dla mnie jest wartością to, że to jest stanowisko, wola, opinia obywateli, tak? I dlatego w ogóle ten samorząd mi się tutaj, że tak powiem, w tym układzie nie mieści. To jest na przykład, ale tu możemy dyskutować. Ale to nie jest Białoruś tu przecież. No, jaka Białoruś? Ale to jest to samorząd i samorząd, to błagam cię. Krzysztof, ale nie wiem, czy znasz ustrój tego kraju, bo ustrój tego kraju powoduje, że samorząd jest jak
Mr. Hyde i dr Jekyll niestety jest reprezentacją, ale z drugiej strony zgodnie z konstytucją i ustawami pełni również funkcję władzy publicznej, władzy państwowej, tak? I tak to jest niestety. A też nie ma co, że tak powiem, wracać do kwestii Rady Działalności Pożytku Publicznego, bo chcę przypomnieć, że w marcu, jak zaczynaliśmy te spotkania 2016 roku, to podstawą do tych spotkań była między innymi bardzo dobra, trafna ocena Rady Działalności Pożytku Publicznego, pokazująca jej wszystkie słabości. Na przykład dla mnie podstawową słabością jest to, że nie wiadomo, jeżeli Rada wyraża opinię, to nie jest to głos sektora, tylko to jest opinia wypracowana wspólnie przez trzy strony. I ja nie znam tak naprawdę głosu sektora, jeżeli nie siedzę w środku Rady, bo go na zewnątrz nie widzę. Dla mnie to jest akurat słabość. Wiedziałam, że dobrze wysiadłam między wami. W kontekście samorządu ja muszę tylko dodać, bo mam wrażenie, że o tym pewnie można byłoby rozmawiać jeszcze dosyć długo. I żeby było jasne, bo nie wiem, bo Tomku, może w tym wszystkim to też nie bardzo wybrzmiało, że w naszym marzeniu o dialogu ten samorząd był. I jak przypomnę sobie pierwsze nasze rozmowy 3 lata temu na konferencji, to mieliśmy taką wizję takiego momentu, w którym dojdzie do sytuacji, w której będzie tak naprawdę jedno ciało dialogu. Rada Dialogu Społecznego, Komisja Wspólna Samorządu i Rządu i Rada Dialogu Obywatelskiego, która wzmocni nas jako społeczeństwo obywatelskie i będzie można usiąść jeszcze i będzie można usiąść przy wspólnym stole. I w tym naszym marzeniu ten samorząd był. To, żeśmy od niego odeszli w koncepcji tej Rady Dialogu Obywatelskiego, to po to, podkreślając i wzmacniając głos Tomka, żeby najpierw wzmocnić nas jako sektor obywatelski, nie wykluczając tego, że docelowo przy tym jednym stole się zmieścimy, ale myślę też sobie, że trzeba mierzyć instytucje, które będziemy tworzyć, do tego, jaka jest w tej chwili rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest trudna i to nasze środowisko takie pozarządowe, ruchów formalnych, nieformalnych jest jeszcze nie potrafiące, albo dopiero uczące się tego, jak wspólnie różne stanowiska wypracowywać. I w tym odniesieniu też do tej funkcji, też wzmacniając trochę głos Tomka, pan profesor pytał o to, że to jest też fundamentalne, czy to miałoby być ciało, które będzie organizować dialog, czy ten dialog prowadzić. No to mieliśmy, bo to też żeśmy sobie te same pytania zadawali, to stąd może łatwiej, bo ileś dysput już o tym między nami było, że wiele narzędzi prowadzenia dialogu z mieszkańcami, z obywatelami i tak jest. I że jednak funkcją Rady Dialogu miałoby być przede wszystkim, bo nie tylko, ale przede wszystkim prowadzenie tego dialogu, a nie tylko jego organizowanie. A do organizowania można wykorzystywać szereg innych narzędzi, które już w tej chwili funkcjonują. Stąd trochę odpowiadając na to pytanie o funkcję, widzieliśmy jednak Radę Dialogu jako ciało, które ten dialog prowadzi, co nie wyklucza jednoczesnego wzmacniania i organizowania tego dialogu w środowisku. Co do twojego pytania też o konsultacje i o to, ile organizacji brało udział w tworzeniu tej koncepcji, oczywiście za mało, natomiast na zaproszenie, które było też bardzo publiczne, ja mam wrażenie, że wcale nie mamy zbyt wielu narzędzi dostępu do organizacji pozarządowych. Cieszę się, że widzę, że jest też kolejny portal, natomiast tych narzędzi dotarcia do organizacji różnych, bo rozumiem, że funkcjonujemy też w różnych branżach, nie jest dużo i na bardzo publiczne zaproszenia, także na OFIP-ie, gdzie jednak było nas kilkaset, 2 lata temu, odpowiedziało wprost swoją pracą i zaangażowaniem tylko kilka tych organizacji, stąd bardzo dbaliśmy o to, żeby stanowiska, które wypracowywaliśmy na spotkaniu, za każdym razem upubliczniać i udostępniać szerzej. I w kontekście tej reprezentatywności jeszcze jedno chciałam dodać, że zależało nam na tym, jeżeli jest tak, że powiedziałam o tym, że to miała być funkcja prowadzenia dialogu, no to należy sobie próbować znaleźć ścieżkę wyboru
osób, które ten dialog w imieniu społeczeństwa obywatelskiego, tych zorganizowanych obywateli będą prowadzić. Jak tu były te rozmowy o tym, czy 100, czy nie 100, czy 300 tysięcy, to trochę tak sobie myślę, tak jak nie ma idealnego systemu wyborów we władzach samorządowych i nieważne, czy się stosuje system Domta, czy system Sandlęgui, jak się podzieli okręgi wyborcze, przez jaki ułamek się tam podzieli ten wynik, to za każdym razem jest to trochę inaczej. Tak naprawdę dyskusja o tym, który z systemów wyborczych jest właściwy, trwa nieustająco. Tak pewnie tutaj nie ma idealnego rozwiązania, także zakładam, że chodziło o to, żeby była to jakaś reprezentatywność. Zdając sobie sprawę, że z założenia jest to reprezentatywność ułomna, tak jak w moim odczuciu ułomne są wszelkie systemy wyborów władz samorządowych. Przy każdych wyborach, jakie byśmy sobie nie przyjęli, będzie jakiś argument za ich zmianą. To chyba jeszcze przepraszam, musiałam tylko w kontekście tego, co powiedział pan doktor. Rady Działalności Pożytku Publicznego w wielu miejscach funkcjonują fantastycznie, są silnymi ciałami. Przykładem jest rada na poziomie Marszałkowskiego Urzędu w Województwie Podlaskim. I jakby nie deprymowałabym też ich roli, raczej mam takie poczucie, że jak przyglądaliśmy się Radzie Działalności Pożytku Publicznego Ogólnopolskiej, to widać było, że nagle spraw, które trafiają do Rady, którymi trzeba się zająć, jest bardzo, bardzo dużo. I one już jakby wychodzą poza myślenie o pożytku publicznym. Stąd w ogóle też jeden z pomysłów na to, żeby jednak te ciała dalej utrzymać i że jest przestrzeń, że jest ilość spraw, którymi mógłby się zajmować i Rada Działalności Pożytku Publicznego w kontekście pożytku i jednak Rada Dialogu Obywatelskiego w kontekście dialogu. Dzień dobry, Bogusława Radziwan, portal, tak jak pani założyła, nawet zaczęła się wywołana do tablicy i parę słów chciałam, ponieważ tutaj jestem drugi raz na tym spotkaniu. To jest portal o nas, który właśnie w zamierzeniu ma łączenie środowisk, rozwiązywanie problemów, ponieważ ja tutaj tak obserwuję, ja byłam na jednym z pierwszych spotkań, gdzie było bardzo dużo osób, przedstawicieli różnych fundacji, którzy no, powiem, bardzo, bardzo aktywnie uczestniczyli. No teraz tak trochę z przykrością patrzę, że jest mniej osób i mniej zainteresowanych w, tak jak w działaniu na rzecz tego nowego nowej instytucji. Chciałabym powiedzieć jedną rzecz, że ten portal, który teraz jest, on jest w fazie beta, organizujemy go, chcemy połączyć i organizacje, fundacji, organizacji, ale przede wszystkim ludzi. I to ludzi ze środowisk lokalnych. Nie wiem, czy nam się to uda, bo to jest bardzo trudna praca, poza tym to jest praca, która wymaga też od osób inicjatywy, no, inicjatywy od dużych środowisk. Ale w zamierzeniu jest to tak, że tak jak tutaj Państwo mówicie tylko o NGO-sach, czy w ogóle o ruchu takim bardziej zorganizowanym, żeby była platforma, gdzie można połączyć, pojawia się problem na przykład GMO. Jest teraz poważny problem GMO i są badania naukowe, do których tak naprawdę społeczeństwo nie ma dostępu. One są elitarne. I na przykład była konferencja w Sejmie, na której było parę osób, dosłownie, jedna z osób społecznie, kobieta społecznie, sprowadziła profesorów z Francji, doradców ministra, którzy no, dawali nam rady, jak na przykład sobie z tym poradzić, jakie są oficjalne badania naukowe. Nie ma platformy, gdzie by tego rodzaju rzeczy były przekazywane innym środowiskom, prawda? Czy to jest GMO, ale tak, na tej naszej platformie co jest edukacja, jest rodzina, są przedstawiciele poszkodowanych, różnych środowisk. I można tam właśnie próbować łączyć tematy, prawda? Bo wszystkich nas, wszystkich przedsiębiorców dotyczy edukacja, dotyczy rodzina. Reforma edukacji jaka jest, taka jest. Też nad nią trzeba dyskutować oficjalnie, pomagając rządowi, ale dyskutować, bo są potrzebne jeszcze zmiany. Ja myślę, że ten nasz portal właśnie ma to w zamierzeniu, żeby no, nauczyć ludzi, próbować ludzi zachęcić do tego, żeby działali wspólnie, zasypując te podziały, bo edukacja rodzina dotyczy wszystkich. I tak właśnie namawiałabym tutaj Państwa do tego, żeby też próbować poruszać te tematy, które by no, trochę zasypywały podziały.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, żeby nie umknęły te osoby, które są na samym dole. Czyli na przykład te osoby, którymi się Państwo, czy się NGO-sy zajmują. Ponieważ, no cóż, no ja dzięki, od wielu lat działam też, oprócz tego, że zawodowo, też czy społecznie, z wieloma środowiskami i bardzo dużo z środowiskiem osób niepełnosprawnych. I bardzo mi było przykro słuchać od osób, które naprawdę działają od lat i są same niepełnosprawne, że jest taki wyścig o pieniądze. To właśnie to, co Pan powiedział, że u nas jest jeszcze za mało osób, które się zajmują zawodowo, ale to zabija wrażliwość. I na przykład w środowisku osób niepełnosprawnych jest takie powiedzenie, że też te fundacje, które się ustawiają ciągle w kolejce po pieniądze, niedługo będą zgłoszą projekt, przepraszam, zaprojektowania dronów do wymiany pampersów. To jest bardzo przykre i myślę, że fundacje i Państwo też powinniście razem wspólnie namawiać fundacje, żeby dbały o swój wizerunek, żeby sprawa tych ludzi, bo stowarzyszenia są po to, żeby pomagać ludziom i żeby to nam nie umknęło. Przepraszam, bo tak trochę chaotycznie mówię. Mam jeszcze pytanie, czy jest jakiś harmonogram prac i zakończenia, tak jakby efektu tego, co tutaj Państwo, co robimy i powstania takiego instytutu, czy już są jakieś plany konkretne, czy to jest na razie tylko tak? To jest. Dziękuję bardzo. Znaczy ja na jedną rzecz zwrócę uwagę. Nie używajmy słowa organizacje, struktury nieformalne, ponieważ formalnie w Rzeczypospolitej obowiązuje konstytucja, która jasno i wyraźnie powiedziała, co wolno obywatelom. W związku z tym nie ma ruchów nieformalnych, są formalne, ponieważ konstytucja zezwala ludziom na zrzeszanie się, robienie niekoniecznie zarejestrowane. Ta sprawa była podnoszona zresztą podczas prac nad nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach, gdzie była mowa o stowarzyszeniach zwykłych, które uzyskują ułomną osobowość prawną, ale nie wszyscy muszą chcieć uzyskać ułomną osobowość prawną. Ale to nie znaczy, że tych stowarzyszeń zwykłych, czy jakikolwiek stowarzyszeń jednoczących ludzi nie będzie, ponieważ konstytucja obywatelom na to zezwala. Więc nie traktujmy, że coś jest nieformalne. Formalne jest, ponieważ Konstytucja Rzeczypospolitej to przewiduje. O, nie bądź takim formalistą. Będę. Ja absolutnie nie chciałam w tej chwili podejmować i otwierać puszki trochę Pandory. Puszki Pandory związanej z ustawą o działalności pożytku publicznego, bo jestem akurat zwolennikiem takich działań, które pewne rzeczy sprawdzają w działaniu. Mianowicie, jeżeli, tylko przywołam, jeżeli Włosi doszli do bardzo dobrej ustawy o spółdzielniach socjalnych, to pozwolili sobie przez ponad 15 lat na ich funkcjonowanie niezalegalizowane. To znaczy ono funkcjonowało, to były specyficzne warunki, zlikwidowano psychiatrię, pacjenci psychicznie chorzy szwendali się, byli jako bezdomni masowo we Włoszech, była narkomania, były inne problemy i państwo stwierdziło, że nieformalizowanie tego rozwiązuje bieżący problem. Ja bym powiedział tak, w Polsce mieliśmy w 2009 roku kolejną ustawę o ochronie zdrowia psychicznego. Po 2 latach, a miał być po roku, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nadal go nie mamy. Wskaźniki w tej chwili depresji sięgają 30% społeczeństwa. Wskaźnik samobójstw najwyższy w Europie. Więcej osób ginie na skutek samobójstw, aniżeli w wypadkach drogowych. To powinno nas jakoś uderzyć mocno, ale mówię o tym tylko dlatego, że nasza ustawa o spółdzielniach socjalnych jest fatalna, nadal po poprawkach. I to pokazuje, to mówię o tym dlatego, że nie warto pewnych rzeczy sztywno formalizować. Tak jak w przypadku dialogu społecznego pozwolono sobie na 2-letnie trochę sprawdzenie tego, co nam się uda zrobić. Tutaj też takie coś by się przydało. I
W mojej wypowiedzi chodziło mi o to, żeby Rada Dialogu Obywatelskiego była troszeczkę przeciwwagą tego, co dzieje się po stronie Rad Działalności Pożytku Publicznego. Mianowicie tam niech samorząd sobie to rozgrywa. Ma swoje usługi, ma swoje rzeczy. Natomiast no, w tej chwili kwestia odbudowania w ogóle społeczeństwa obywatelskiego jest, wydaje mi się, rzeczą szerszą, aniżeli tylko definiowanie jej w obrębie organizacji pozarządowych. Zresztą to wraca nam to, ta dyskusja lat 90., gdzie mówiliśmy o organizacjach społecznych, a nie pozarządowych. Profesor Hrynkiewicz bardzo mocno bolała nad tym, że daliśmy się wpuścić w pewien kanał czegoś, co po II wojnie światowej ONZ potrzebował jako przeciwwagę dla państw narodowych, które się skompromitowały. I to poszło potem przez całe drugie pięćdziesięciolecie w świecie w takim kierunku przeciwwagi dla państwa, opozycji dla państwa, walki o, zwłaszcza gdzieś tam od lat 80., walki o pieniądz publiczny. I jeżeli patrzymy w wielu wypadkach, to no, nie chcę tutaj szerzej jak gdyby rozpoczynać debaty, ale ostatni felietonik pani Lasoty w plus minus z soboty bardzo mocno, uczestniczki że zresztą w latach 90. aktywnej budowania trzeciego sektora w Polsce, puentuje problemy, które w trzeci sektor jakoś przeżerają. Ona mówi o 20%, 20 centach z dolara, które docierają do obywatela. W tym jak gdyby podziale pieniążka publicznego. I to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, chodziło mi tutaj, może nieprecyzyjnie dokładnie powiedziałem, chodziło mi o takie połączenie w kluczu formowania zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i centralnym tych Rad Dialogu Obywatelskiego, o połączenie takich wyborów bezpośrednich, czyli głosowań, liczby głosów z działaniami federalizującymi, bo niestety ja boleję nad tym, kiedy oddawałem 10-15 lat temu stery na przykład w ŻOS-u, było tam ponad 700 organizacji, dzisiaj jest kilkaset, 820. Proszę, 820. Właśnie, o te 100 więcej, wtedy było to struktura pokrywająca 15 regionów, dzisiaj tych regionów 12. I chcę powiedzieć, że przeżywamy ogromny problem samoorganizacji społeczeństwa. Boleję nad tym, bo tutaj nie chodzi mi o Rady Działalności Pożytku Publicznego gdzieś na poziomie wojewódzkim czy dużych miast. Mi chodzi o małe gminy wiejskie, gdzie praktycznie ja w tej chwili jeżdżę po tych gminach, nie ma żadnej organizacji, a jeśli są, to takie, które były tworzone, żeby wyciągnąć pieniądz publiczny, albo wciągnąć starostę, albo wójta w jakieś działanie pokrętne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? To bardzo dziękuję w takim razie za tą debatę dzisiejszą. Czy przepraszam panie dyrektorze, ja myślałem, że jeszcze nasza trójka będzie mogła coś na koniec dodać. Tak, tak właśnie chciałem państwa poprosić o odniesienie się do tych głosów, a na końcu ja też chciałbym parę słów powiedzieć i też odpowiedzieć na pytania, które się tutaj pojawiły w trakcie, więc nie wiem w jakiej kolejności, może takiej odwrotnej. Dobrze, bardzo proszę. Odwrotnie, dobrze. Ja już tu wiele do dodania nie mam, to ja tylko tak się tu sygnalnie chciałem zgłosić, bo z dużym, jak mi się wydaje, temperamentem tutaj się wyraziłem kilka razy, jeśli przepraszam, jeśli był zbyt duży. Tym niemniej jednak takie podstawowe tezy, które chciałem tu powiedzieć, są następujące. Pierwsza teza jest taka. Tworzenie, proces wytwarzania Rady Dialogu Obywatelskiego jest na pewno dobrym miejscem do ćwiczeń trzeciego sektora w kulturze dyskusji, w dialogu wewnętrznym itd. Natomiast po powołaniu takiej Rady Dialogu Obywatelskiego to już nie powinno być pole do ćwiczeń czy do
autokonsolidacji trzeciego sektora, tylko tam to już jest, przepraszam, że tak powiem, sprawa poważna, tam się piaskownica kończy i tam się wchodzi w poważną pracę państwową, tak ją nazwę. I wniosek, jaki wysnułem z tego, co powiedziałem, jest taki, że powołanie Rady Dialogu Obywatelskiego to jest kwestia pewnego upływu czasu jeszcze. Nie jest to sprawa do załatwienia za rok, na pewno nie. Tylko to jest sprawa, to jest proces. I byłbym bardzo się za tym opowiadał, że ten proces planować. I niezależnie od tego, jak się tu różnimy koncepcjami składu, wyłaniania funkcji, pól działania i tak dalej, to jest oczywiste dla mnie po tej dyskusji, że wystartowanie szybkie z taką inicjatywą narazi trzeci sektor na więcej strat, niż mu przyniesie korzyści. To znaczy najpierw, ja jestem za tym, żeby do tego doszło, po pierwsze. Po drugie, nie za tym, żeby to w nieskończoność przeciągać, ale po trzecie, żeby był plan dojścia do takiej struktury, który będzie równolegle powodował w trzecim sektorze dyskusję, oczywiście wokół tego pomysłu, no i w związku z tym pewne procesy konsolidacyjne, że je tak nazwę. To jest właściwie moja główna uwaga teraz. Nie będę już przytaczał argumentów, dlaczego sądzę, że tam powinien być samorząd terytorialny, ponieważ uważam, że w trakcie tych dyskusji ta kwestia sama się uzasadni. I uważam, że powinniśmy tutaj rzeczywiście wyłonić jakiś zespół roboczy, który by przygotował ten proces, te etapy, jak do tego dojść. I tyle. Jeszcze na koniec mojej wypowiedzi chciałem, od czego właściwie powinienem był zacząć na początku, ale może teraz jest też dobrze, serdecznie podziękować za zaproszenie tutaj. Podziękować za to, że rząd tworzy takie pole, taką przestrzeń do rozmowy na ten temat. To ja też chciałem podziękować za zaproszenie. Faktycznie lepiej późno niż wcale. To po pierwsze. Instytucje, kiedyś takie padło, no, różnie można definiować, ale ktoś fajnie to kiedyś ładnie zdefiniował jako reguły gry. Instytucja to reguły gry dla partnerów tej instytucji. A zatem Rada Dialogu jako instytucja takie reguły gry powinna by była stworzyć. Dla kogo? Cały czas się tu zastanawiamy. Ja jednak jestem przekonany w dalszym ciągu, że Rada Dialogu Obywatelskiego jako instytucja publiczna centralnej administracji państwowej z dużym pietyzmem, pieczołowitością powinna być przygotowywana przez administrację publiczną i widzę tu pewnego rodzaju proces takiej prawidłowości. Wszędzie, gdzie te instytucje publiczne mają to przygotować, co robią? Oddają jak gdyby to w ręce tych zainteresowanych, które mają być podmiotami, na przykład organizacji pozarządowych. Wyszukują najlepszych na przykład działaczy lokalnych i zapraszają ich tam, wcielają ich do tych struktur publicznych i to jakoś to się tak fajnie potem, no, wszyscy sami swoi się spotykają. Może to i dobrze. Może to i dobrze, to jest kwestia tylko potem stron, prawda, gdzie ludzie zasiadają. Ważne, aby to z tego doświadczenia korzystać, ale ja cały czas będę miał na uwadze właśnie to, że ma to być instytucja publiczna, która ma służyć demokratycznie wybranym władzom w celu podejmowania jak najlepszych decyzji w sferze publicznej, w celu rozwiązywania problemów w sferze publicznej z udziałem zainteresowanych obywateli. Aby nie dochodziło potem do eskalacji konfliktów i napięć, aby ten proces budowania demokracji, partycypacyjnej demokracji, jak gdyby uczył wszystkich, poprzez dialogowanie uczył wszystkich. Dziękuję. Ja również dziękuję. Ale tak naprawdę raczej za to, że
że została zauważona koncepcja wypracowana przez sektor i że te prace tutaj w tym budynku nad Radą Dialogu Obywatelskiego bez względu na to, jak się skończą, nie zaczęły się bez zauważenia tego, co udało nam się wydyskutować w ostatnich latach. I gdzieś takim kończę też, to było jakby bez większych refleksji na koniec, raczej z taką myślą, którą tu już wspomniał Tomek, a że mam tę przyjemność na koniec ją powtórzyć, to cieszę się bardzo, że raczej wybrzmiewa potrzeba funkcjonowania takiej instytucji, natomiast dyskusja o tym, jak miałaby być wybierana, pewnie jeszcze będzie trwała. Zgadzam się, żeby nie za szybko, byleby też nie za długo. Mam takie też poczucie, że ona dosyć długo trwa już i to, że my się ciągle nie zgadzamy we wszystkich kwestiach. Tak sobie wyobrażam to, że się nigdy do końca nie zgodzimy w niektórych kwestiach. Nawet w kwestii wyboru, albo będziemy to sprawdzać i zmieniać i pewnie jeszcze nieraz do tego wracać. No i jestem też rzeczywiście ogromnie ciekawa tego, jak ostatecznie pan dyrektor wyobraża sobie dalsze prace nad tą koncepcją. No właśnie, rząd słucha i podejmuje decyzje. Tak, to tyle. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz także dziękuję, pozostając w tym tonie, dziękuję Państwu za obecność dzisiaj, za taką aktywną obecność też w czasie tego spotkania. Może truizmem będzie pierwsze zdanie, które powiem, zdanie podsumowania, ale myślę, że to warto, żeby to powiedzieć w tym miejscu i w czasie tego spotkania, może nawet powtórzyć, bo też mówię o tym nie po raz pierwszy. Instytucje dialogu obywatelskiego w Polsce są, istnieją i działają. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Także dzisiaj nie stoimy przed dylematem, czy je budować, tylko czy to doświadczenie, już spore doświadczenie tworzenia na różne sposoby instytucji dialogu obywatelskiego, w jaki sposób je wykorzystać, w kierunku czy w celu podniesienia rangi dialogu obywatelskiego, podniesienia jego znaczenia i także to, co tutaj pobrzmiewało w niektórych wątkach tej dyskusji, aby uczynić w efekcie sektor obywatelski znaczącym, ważnym partnerem życia publicznego. Tak w tej chwili jeszcze nie jest i to przejawia się w najrozmaitsze sposoby. Jego słabość sektora obywatelskiego w relacji z pozostałymi partnerami. Widać właściwie na każdym kroku. Kiedy drugie zdanie, które powiem, to także jest w jakimś sensie podsumowaniem tego, co się dzieje w sektorze od wielu lat. Ta debata na temat zaawansowania, zwiększenia funkcji dialogu obywatelskiego, podniesienia jego rangi, to czy nie od dzisiaj, nie od dwóch lat też, tylko znacznie wcześniej. To ta debata na temat tego, czy Rada Działalności Pożytku Publicznego, czy włączyć dialog obywatelski do koncepcji Rady Dialogu Społecznego jako właśnie tą kolejną nogę dialogu, to przerabialiśmy już wielokrotnie. To, co dzisiaj jest istotne, moim zdaniem, to w jaki sposób sektor sam, czy znaczące części sektora obywatelskiego będzie w stanie ustosunkować się do tych prac, do tych pomysłów, w jaki sposób sektor obywatelski będzie chciał wziąć w nich udział. Przysłuchiwałem się debatom na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych, między innymi debacie, która poświęcona była właśnie instytucjom dialogu obywatelskiego i także tym panel, który był poświęcony strategicznej mapie drogowej jako takiej oddolnej inicjatywie trzeciosektorowej budowania strategii rozwoju sektora obywatelskiego w Polsce. Tam pojawiły się takie głosy, że to jest właśnie ta oddolna strategia, ale jednocześnie jest ileś problemów zidentyfikowanych już w trakcie prac, które
nie mogą zostać rozwiązane same przez sektor obywatelski, ponieważ wykraczają poza możliwości jego działania. Myślę, że takim obszarem jest ten obszar budowania dialogu obywatelskiego, bo też wchodzą do tego dialogu partnerzy również po stronie władzy publicznej, po stronie rządu. Jeśli dzisiaj ta koncepcja partnerstwa 13 strategicznej mapy drogowej, wiele różnych pomysłów na to, jakie cele powinny przyświecać tej centralnej instytucji dialogu obywatelskiego, ale także w ogóle rozwojowi dialogu obywatelskiego, jakie powinien funkcje spełniać, jak kreować członków takich instytucji, czy uczestników takich instytucji dialogu obywatelskiego. Jeśli dojrzeliśmy dzisiaj do takiego momentu, że rząd powinien włączyć się do tych prac, czyli zacząć tworzyć instytucjonalne uwarunkowania, instytucjonalną przestrzeń do poszerzania dialogu obywatelskiego, to oczywiście jesteśmy do tego gotowi. Stąd też odpowiadając na pytania, które się tutaj pojawiały w trakcie naszych spotkań, wyobrażam sobie, że zwieńczenie prac, które no dzisiaj powiedzmy zaczynamy, powinno być stworzenie, przygotowanie czy stworzenie takiej Rady Dialogu Obywatelskiego jako instytucji. Bezpośrednią natomiast, bezpośrednim efektem prac czy naszego dzisiejszego spotkania, tak jak sobie to wyobrażałem wcześniej, jeszcze zanim rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, byłoby stworzenie grupy roboczej zespołu, który zająłby się zoperacjonalizowaniem tego pomysłu, przygotowaniem najpierw koncepcji takiej Rady Dialogu Obywatelskiego, która zostałaby potem poddana szerszej debacie w sektorze, a potem sukcesywnie przygotowania koncepcji legislacyjnej utworzenia Rady Dialogu Obywatelskiego. Tutaj w czasie naszego dzisiejszego spotkania pojawiły się różne głosy proponujące o przyspieszenie pracy, pokazujące, że właśnie jest już ten moment, że są pewne pomysły, są koncepcje, które być może są niedoskonałe i warto je właśnie doskonalić, ale jest ten moment, od którego ten moment i jakiś zasób, na którym można zacząć budować tą koncepcję, aż po takie głosy, które mówią, że być może ten proces nie będzie jeszcze tak szybki, tak łatwy. Owszem, warto zacząć ten proces, ale zacząć go najpierw planować. Nie od razu do koncepcji, tylko najpierw zrobić koncepcję, czy przygotować koncepcję tego procesu przygotowania instytucji dialogu obywatelskiego, tej instytucji, której gdzieś się tam w przyszłości spodziewamy. Stąd też moja propozycja była taka, nie odnosząc się w szczegółach do tych głosów, które tutaj padały, bo każdy uważam za równoprawny na tym etapie i za te głosy, często wchodzące ze sobą w polemikę, za te głosy bardzo dziękuję. Może zaproponowałbym takie rozwiązanie. Spróbujmy przemyśleć na przykład do końca tego tygodnia, tej naszej dzisiejszej grupie uczestników spotkania zespołu ekspertów pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, tą debatę, tą dyskusję, także z perspektywy swojego własnego pomysłu na Radę Dialogu Obywatelskiego i proces, jaki powinien doprowadzić do stworzenia takiej Rady Dialogu Obywatelskiego i odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy utworzyć zespół roboczy? Czy to jest ten moment, ale ten proces tworzenia Rady Dialogu Obywatelskiego, takiej centralnej instytucji dialogu dwóch czy trzech partnerów, ale także z bardzo dużym naciskiem
budowanie przestrzeni dialogu wewnętrznego w sektorze obywatelskim. Czy on wymaga jeszcze tego, aby zaszły rozmaite inne procesy, żeby coś się zadziało w trakcie, w międzyczasie? No, po opinię czy po odpowiedź negatywną, że jest tak duże zróżnicowanie poglądów, pomysłów, tak duże zróżnicowanie pomysłów na ten, czy w tym obszarze, także w samym sektorze obywatelskim, że być może jeszcze nie jesteśmy gotowi do tego, aby z takim działaniem ruszyć. Prosiłbym o Państwa o taką właśnie krótką refleksję po naszym dzisiejszym spotkaniu i po otrzymaniu od Państwa tych głosów, odpowiedzi, podjęlibyśmy dalsze działanie. Ja sobie wyobrażam, ja jestem zwolennikiem tego, że rzeczywiście powinny ruszyć prace nad koncepcją Rady Dialogu Obywatelskiego. Natomiast w jakim tempie, jakie będą priorytety poszczególnych kroków, to jest oczywiście kwestia do ustalenia. Niewątpliwie to, co jest, jak sądzę, bardzo ważne, zwłaszcza w tym obszarze rozwoju instytucji dialogu obywatelskiego, ta praca nie może się toczyć tutaj tylko w kancelarii, w tym sensie, że ta Rada Dialogu Obywatelskiego powinna być produktem pracy urzędników. To powinna być rzeczywiście praca zespołowa, praca ekspercka, której na różnych etapach, na pewno na etapie po przygotowaniu pomysłu koncepcji Rady Dialogu Obywatelskiego, na pewno na etapie po przygotowaniu jakichś, czyli wstępnych założeń takiego rozwiązania, na pewno na etapie po przygotowaniu pewnego projektu legislacyjnego, powinny być włączone organizacje obywatelskie, powinien być cały sektor włączony w debatę nad tym, w jaki sposób ta Rada powinna być kreowana, czy w jaki sposób ona powinna powstać. Ale być może rzeczywiście jest jeszcze ileś elementów tego procesu, które powinniśmy uwzględnić najpierw i także włączyć przedstawicieli sektora do chętnych przedstawicieli sektora do debaty na ten temat. Jakieś pytania? Można. Ja bym miał jednak odmienną propozycję od pana dyrektora, żebyśmy dzisiaj podjęli decyzję co do tego, czy tworzymy taki zespół, który będzie nad tym pracował, czy nie. On sobie stworzy warunki do pracy i kierunki tej pracy, dlatego że czekanie kolejny tydzień na to, jaką decyzję podejmujemy, no zobaczmy, że ten zespół spotkał się po blisko roku. Więc to na tej zasadzie to... No to ponad rok temu spotkał się i teraz spotkał się po ponad roku. Więc jeżeli będziemy tak pracować, to nagle może się okazać, że no niestety państwo jako rząd nas wyprzedzicie w tym wszystkim. Ja to zwykle się zgadzam z Witkiem Zakrzewskim. Choćby już dlatego się zgadzam, żeby mieć trochę spokoju potem. Ale ja nie zrozumiałem propozycji pana dyrektora tak, że my tu coś mamy odwlekać czy przeciągać. Zrozumiałem ją natomiast tak, że każdy z nas, i to mi się bardzo podoba, ma coś napisać. Tak to zrozumiałem. I zrozumiałem to tak, że to jest lepsza przestrzeń niż taka, żebyśmy teraz na gorąco w ciągu 25 minut, że tak powiem, rozpętali nową dyskusję pod tym, jak co mamy zorganizować. I dlatego ja bym bardzo chętnie tą propozycję pana dyrektora poparł, bo wydaje mi się, że intuicja nie zawodzi mnie, że raczej się wszyscy wypowiedzą za tym, żeby te prace rozpocząć. Prawdopodobnie różnice będą te jakby... Co więcej, jeszcze... No nic, już dziękuję. To wszystko. Ja przychylam się do tej propozycji, żebyśmy pewne rzeczy skonfrontowali na piśmie i żeby coś zaczęło procedować. Natomiast uważam, że podstawową kwestią jest nie przeciąganie tego procesu, to znaczy
Ja powiem tak, jak się odsunęło tam o miesiąc czy dwa miesiące, mieliśmy się po wakacjach spotkać, tak, bo taka była zapowiedź, to uznałem, że tego zespołu już nie ma. Po prostu nie było żadnej informacji i dla mnie to jest trudna sytuacja, bo ona pokazuje, że ten dialog nasz tutaj jest też pod znakiem zapytania. W związku z tym bardziej oczekiwałbym czegoś takiego, że jest pewien w tej chwili przynajmniej harmonogram w sensie kolejnego spotkania i wskazania sobie, że po tygodniu przysyłamy materiały, które dopracowujemy, bo ja już widzę, że w tych dwóch tekstach, które przygotowałem, muszę nanieść troszeczkę uwag. Cenne dla mnie jest to dzisiejsze spotkanie. Natomiast warto byłoby, żebyśmy w tej szerszej reprezentacji, bo ja powiem to, że nie jesteśmy tutaj nieliczni, to jest też efekt zmęczenia materiału. To znaczy ja powiem tak, że jeżeli ludzie wtedy się angażowali, była pełna sala, była żywa dyskusja, to po tak długim czasie jest troszeczkę niewiara. Także tutaj to jest taka ważna, wydaje mi się, w tej chwili rzecz. Natomiast uważam, że trzeba zmierzać do szybkiego w miarę, co nie oznacza, że za miesiąc czy za dwa miesiące, ale szybkiego sformułowania takiej rady, jakby ona nie miała wyglądać. Dlatego, że tego typu forum dzisiaj jest potrzebne w tej nowej jak gdyby panoramie tego, co w Polsce się dzieje. Tak jak powiedziałem, nie sprowadzałbym sektora obywatelskiego do organizacji pozarządowych czy ich struktur, natomiast pracował nad taką szeroką formułą pracy nad dobrem wspólnym, bo to jest tutaj rzeczą chyba kluczową. Dziękuję bardzo. To znaczy ja tu troszkę przychylam się do tego, co Witek mówi, tak? Dlatego, że jeżeli to ma być zastanawianie się nad pytaniem, które Krzysztof na końcu sformułował, czy warto kontynuować tę pracę, to możemy sobie odpowiedzieć na to teraz i na to nie potrzeba tygodnia. Bardziej chodzi o to, jak to zrobić, ale tu powiem szczerze, my jesteśmy gośćmi pana dyrektora. Pan dyrektor nas zaprosił, jest gospodarzem tego i ja bym oczekiwał ze strony gospodarza jakiejś propozycji, do czego my się mamy przydać, jak my się możemy przydać i my wtedy możemy to skomentować, powiedzieć ok, tak, albo może coś poprawmy, tak, zmieńmy. Natomiast to jest moim zdaniem naturalne, że to gospodarz decyduje o tym, po co zapraszam tych gości. Znaczy ja mówiłem o sprawie czysto technicznej powołania zespołu. Nie wchodziłem w koncepcję, jak to ma wyglądać, tylko czy powołujemy zespół, czy nie. To nie zmieni naszej opinii za tydzień przysłanie uwag do tego, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy. Albo chcemy pracować nad tym, albo nie chcemy pracować nad tym. I nie wierzę w to, że za tydzień ktoś powie, nie, to mi nie będziemy nad tym dyskutować w ogóle. Więc to jest czysto techniczna rzecz. Czy powołujemy taki zespół i taki zespół zbiera ten materiał i wiemy już, że zaczynamy po prostu normalną pracę. A tydzień czy dwa dajemy sobie na to, żeby wyartykułować na piśmie odniesienie się do tego, o czym dzisiaj dyskutowaliśmy. Nie tylko chodziło mi głównie o to, że wskazując na liczebność tego grona, uważam, że w poszerzonym gronie powinniśmy się spotkać wtedy, kiedy miałby taki zespół być powołany. O to tylko chodziło. Natomiast nie kwestionuję tego, że ten zespół powinien być powołany i nie kwestionuję tego, że taka rada jest potrzebna. Uważam, że w tej chwili, i zgadzam się tutaj z Tomkiem, ruch jest po stronie rządowej w tej chwili formułowania dalszych kroków. Natomiast powinno to być w miarę, w dobrym tempie realizowane. Nie może tak być, że po roku ja będę sięgał gdzieś tam do notatek, szperał po komputerze i odgrzybywał moją pamięć. Tak? Bo to donikąd nie prowadzi. Dziękuję. Chcę też sprawdzić, czy dobrze zrozumiałam tą intencję pana dyrektora, bo o ile zgadzam się z tym, że jest to jakieś zaproszenie do
prac i to jest zaproszenie ze strony rządu, co oznacza, że można oczekiwać, że to gospodarz coś zaproponuje. To jak dziś słyszę, może chciałabym słyszeć w tym pytaniu pana dyrektora i w tej prośbie o to, żebyśmy nad czymś się zastanowili, taką uważność na to, jak ten proces powinien przebiegać, żeby był efektywny, ale też z takim dużym poparciem. Znaczy, myślę sobie, że nie można nie zauważyć nie tylko nieobecności części zespołu tu na sali, ale też tego, że różnie prace różnych zespołów ostatnio się kończą, różnie są oceniane konsultacje. Myślę sobie, że akurat Rada Dialogu Obywatelskiego tak bardzo dotyka obywatelskości, tak bardzo była też bliska wielu różnym organizacjom, że przyznaję, ten wątek związany z tym, jak to zrobić, jak budować wewnętrzną dyskusję jeszcze, jak zadbać o to, żebyśmy jako organizacje pozarządowe mieli poczucie, że nie zostaliśmy wykluczeni albo że jednak rząd przygotował koncepcję tak sobie sam, jest ważnym pytaniem i ja tak rozumiałam to zadanie na ten tydzień, żeby podzielić się propozycjami, jak mimo pracy grupy roboczej zadbać o powszechność dyskusji na ten temat. Uważność na wszystko, co się też dzieje dookoła, ale zgadzam się trochę z tym, że może byłoby łatwiej się odnieść już do jakiejś, tak jak było tu łatwiej dyskutować o koncepcji, którą przedstawiłam na początku, bo wtedy można jakoś z tym polemizować, to gdyby pan dyrektor miał jakiś swój pomysł, to byłoby łatwiej się do niego odnieść albo podzielić pomysłem na jego rozbudowę. Dziękuję. To prawda, że rząd jest oczywiście, będzie gospodarzem tego procesu, natomiast chciałbym powtórzyć też to, że zwłaszcza w tak wrażliwym obszarze, jakim jest konstruowanie czy rozwój instytucji dialogu obywatelskiego, ja sobie nie wyobrażam, że te prace będą prowadzone bez takiego najszerszego, jak się to da, tak z uwzględnieniem oczywiście zoperacjonalizowania tego procesu, najszerszego, jak się to da, wymiaru partycypacyjnego. To nie powinna być koncepcja, która powstanie tutaj i organizacje będą zapraszane na różnych etapach konsultacji do wyrażania swojego zdania, ale tę koncepcję Rady Dialogu Obywatelskiego ta koncepcja powinna się wyłonić tutaj. Ponieważ ileś wątpliwości dzisiaj się pojawiło w czasie naszej dyskusji, zaproponowałem żebyśmy sobie dali te 4 dni do końca tygodnia na przemyślenie tego, w jaki sposób ten proces poprowadzić. I natychmiast po tym, jak te głosy do nas spłyną, spróbujemy je podsumować, zaproponować Państwu na początku przyszłego tygodnia to, w jaki sposób ten proces będzie się toczył. Bardzo, bardzo też proszę, aby w tych głosach Państwa przedstawić również swój pomysł na swój udział w tym procesie, w takiej grupie roboczej. Jak Państwo widzą, w jaki sposób, w jakim wymiarze mogą się Państwo zaangażować w pracę nad najpierw założeniami Rady Dialogu Obywatelskiego, a potem nad zinstytucjonalizowaniem Rady Dialogu Obywatelskiego. W związku z tym, czy możemy się umówić na taki... Nie ma. Tak? Z taką tylko prośbą, że skoro ma to być jakiś rodzaj dyskusji, to w tym gronie, bo rozumiem, że trudno się będzie odnieść komuś, kto tu się nie uczestniczył do tego, to zdawać by się to mogło oczywiste, ale prosiłabym w związku z tym, żebyśmy sobie udzielili tej informacji w odpowiedzi do wszystkich, a nie tylko do pana. Oczywiście, dyrektora. Bardzo proszę. Tak, bardzo ale proszę. Żeby... To jeszcze dzisiaj w takim razie zrobimy listę mailingową i roześlemy ją do Państwa, tak żeby te propozycje rzeczywiście w takim trybie do wszystkich spłynęły. Tak, żeby każdy był też świadkiem tego, jakie mamy, wszyscy mamy propozycje. Szczególnie jest to przedłużenie tej listy.
A możemy jakiś okres czasowy sobie określić, w którym po raz kolejny się spotkamy, żebyśmy wiedzieli, mogli zaplanować? Dlatego, że takie planowanie ad hoc Państwo wyślecie, znowu będą ludzie się zgłaszać, część nie przyjedzie, bo nie może, część nie przyjedzie, bo stwierdzi, że nie ma sensu. No, określmy jakieś terminy, w których to będzie się pracowało, dlatego, że planowanie no, jest podstawą do organizacji czegokolwiek. Ja myślę, Panie Witoldzie, że to też będzie funkcja tego, co tej naszej refleksji, która zostanie. Poniedziałki są dobre. Poniedziałki są dobre, tak. Więc na początku przyszłego tygodnia zaproponujemy Państwu następne spotkanie albo w takiej formule całego zespołu ekspertów pełnomocnika. Także z zaproszeniem pozostałych członków tego zespołu, albo już od razu w pracach grupy roboczej, która by się wyłoniła z tu obecnych. Dziękuję w takim razie za przybycie. Do widzenia.